Zazwyczaj witam się z wami słowem buongiorno, ale dzisiaj przywitam się inaczej. Dzisiaj pokażcie mi na bliski plan. Dzisiaj przywitamy się tak, na bliski plan poproszę. O, to dzisiaj się przywitam tak. Jak się masz? My name Borat, I come from Kazakhstan. Konrad jest razem z nami, mistrz Kazachstanu. Pierwszy raz od 16 lat jego klub Kairat Almaty zdobył tytuł mistrza Kazachstanu. Wielka, wielka sprawa. Jego koszulki Konrada Wrzesińskiego wiszą nie dość, że tutaj za moimi plecami na ścianie, to leżą tutaj też na stole. Jest razem ze mną też człowiek specjalista. Dobry wieczór, nie Konrad. Mogę, cześć. Sobie odmówić. No. Jest też druga koszulka. Jest też Adam Kotleszka. Dobry jest, wieczór, witam. Jest druga koszulka największej gwiazdy Kairatu. No obok Kondzia oczywiście i obok Jacka Góralskiego, czyli Wagner Love. Nie mogłeś sobie odmówić, żeby wpaść do nas, no bo no skoro nie, o ligach no egzotycznych. Powiedziałeś, że masz gościa z Kazachstanu, co przyjechał. A ty podobno jesteś fanem Kirgistanu. Mógłbyś nam powiedzieć właśnie o różnicach między ligą Kirgistanu potem i ligą Kazachstanu. Nie mogłem sobie odmówić, bo ja wam muszę powiedzieć, że w styczniu widziałem się z Konradem. Nagrywaliśmy coś wtedy jeszcze na mój YouTube. I nagraliśmy fajną rozmowę, 40 minut. I się okazało, że niestety, ale w klubie nie życzą sobie, żeby Konrad udzielał wywiadu. Zablokowali nam to. I Konrad mi obiecał, że wpadnie, jak tylko będzie w Polsce, to się widzimy. No i jestem. Jest. I zdaje się, że już się umawiacie też na magazyn Lig Egzotycznych swoją drogą, na dogrywkę tego dzisiejszego hejtwarku. Coś tak. Jeżeli nie wyczerpiemy dzisiaj tematu, no to zobaczymy. To na pewno. Kondziu, zapytam cię najpierw, o tego Borata też cię zapytam i ten Kazachstan. Nie. Jak tam to jest traktowane, ale pozwól, że to sobie przełożymy na dalszą część naszego programu. Najpierw numer telefonu, zobaczcie, pod takim numerem możecie dzwonić i pytać Konrada o wszelkie sprawy. 22 219 94 42. Czekamy na wasze telefony już teraz. Jesteśmy z wami, no zobaczymy, jak będzie żarło, tak sobie z wami posiedzimy. Konrad Wrzesiński, lat 27. Urodzony 10 września 1993 roku. Znalazłem w Wikipedii, że w Pułtusku, ale tak jak Arkadiusz Malarz, ale nie wiem, czy nie w Dzierżeninie. Chociaż tam nie ma szpitala, więc nie, pewnie nie w ma Pułtusku. Szpitala. Okay, nie więc ma jednak szpitala. Pułtusk. W momencie wyjazdu do Kazachstanu 20 spotkań czy 23 mecze rozegranych w Ekstraklasie, 3 strzelone bramki, prawda? Czyli 3 mecze w Polonii Warszawa, potem jeszcze kilkanaście w Zagłębiu Sosnowiec. W sezonie 2018-2019 piłkarz Zagłębia Sosnowiec i stamtąd wyjazd do Kazachstanu. Zapytam cię wprost, czy ty złapałeś Pana Boga za nogi, jadąc tam? Czy Pana Boga za nogi? No to nie wiem, no, taka decyzja była dosyć przemyślana. Z rodziną rozmawialiśmy na ten temat z agentami. No i stwierdziliśmy, że to będzie najlepszy ruch Zagłębia, tak? Były jakieś tam oferty inne opcje, ale ten Kazachstan, dość ciekawy kierunek. Trochę nas zaskoczył, ale stwierdziliśmy, że raz kozie śmierci i pojechaliśmy tam. Ale bo to jest w ogóle ciekawe, bo ty miałeś trzyletni kontrakt na stole od Lecha Poznań. Tak. Wiem, że tam warunki Adam finansowe Nawałka. Z Adamem Nawałką wtedy jako trenerem. Wtedy miał być podpisywany akurat, jeszcze nie był wtedy. I zdecydowałeś się na Kazachstan. To jeszcze było przed Adamem Nawałką, czyli to nie Adam Nawałka. Znaczy już wiedziałem, że będzie Adam Nawałka. Okej, okay, to Adam Nawałka ciebie chciał. Nie wiem, kto mnie tam chciał, dokładnie nie dopytywałem, ale... No, wiesz, kusili na pewno nazwiskiem Adama Nawałki, że słuchaj, przychodzi do nas, bo będzie selekcjoner. I teraz się zastanawiam, patrząc na to, gdzie jest dzisiaj Lech Poznań, że jest gra w Lidze Europy, że mnóstwo kadrowiczów z Lecha Poznań dzisiaj mamy, to czy ty dzisiaj trochę tego nie żałujesz, że jakby został w tym Lechu, to może dzisiaj byś był w reprezentacji Polski, bo z tego, że wygrałeś Mistrzostwo Kazachstanu, na razie jeszcze powołanie nie dostałeś i będzie pewnie ciężko załapać się do kadry. Mówisz do kadry to mistrza Kazachstanu przed momentem stopu. Ja to bardzo doceniam. Ale... Ja to bardzo doceniam. Zaraz wiem, będzie ale... pytanie, a ile tytułów Lech Poznań w tym czasie zdobył, kiedy Kairat Almaty został ty... Jerzy Brzęczek pewnie nie docenia tak Mistrzostwa Kazachstanu. I wiesz, zastanawiam się, czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie jednak iść do Lecha Poznań. Dzisiaj gdybanie, ale z takiej perspektywy, czy ty tego nie żałujesz? Nie, żałować na pewno nie żałuję. Zobaczyłem dużo ciekawych rzeczy tam. Pograłem w bardzo, bardzo dobrym klubie. Czy w Lechu bym miał większą szansę na kadę? Nie wiem, no teraz to jest takie właśnie gdybanie. Aczkolwiek w tamtym momencie w Lechu nie było tak za wesoło, jak jest teraz. Tam było dużo przetasowań, dużo takich niewiadomych. Też nie wiadomo było, jak Adam Nawałka przyjdzie, jak będzie brał mnie pod uwagę, jak to będzie. I w tamtym momencie kadra też wykazywał większą jakby większe zaangażowanie w podpisaniu mnie. Ty wiesz co, to jest tak, cały nasz świat zrobiony z gdyby, jak ktoś śpiewał, jakby Adam Nawałka został dalej selekcjonerem, a tobie zaczęło żyć w tym Zagłębiu Sosnowiec, bo miałeś dobrą rundę wtedy. Tak, tak. No to kto wie, może byśmy dzisiaj rozmawiali z 24-krotnym reprezentantem Polski. Słuchajcie, mamy pierwszy telefon, będziemy sobie odbierali, będziemy pytali, razem z Adamem przepytywali Konrada o wszystkie ciekawe sprawy, o Wagnera Love też, o Borata, ale w ogóle o cały Kazachstan, o ten klub, bo wszystkim nam się wydaje, że to jest klub egzotyczny, tak jak czasami sobie mówimy z Adamem.
problemem. Mhm. W Kazachstanie dopiero na Polskę mogą mówić, że my jesteśmy tutaj egzotyczni. Udowodnimy wam dzisiaj, że to nie jest klub egzotyczny. To prawda, na pewno nie. Słuchamy, pierwszy telefon, kto jest z nami. Halo, jak się masz? Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Witamy, witam ciebie, Konrad. Witam. Witam ciebie, Adaś. Cześć, i witam ciebie, Smoku. Słuchamy. No, słychać? Tak, dawaj, dawaj pytanie, jesteśmy już. Dobra. Adaś, Konrad, do ciebie takie pytanko. Jak się tam dzieli szatnie z takim gwiazdorem, jakim jest Wagner Low? A drugie pytanko to opowiedz coś tam, jak wygląda sytuacja Armenia Azerbejdżan na tej, bo tam jednak wiadomo, jakaś tam wojna, nie wojna. Jak to tam u ciebie z twojego punktu widzenia wojna, wygląda? A Smoku, do ciebie mam takie pytanie. Powiedz mi, jak ty jako komentator, bardzo dobry oczywiście, tego nikt nie mówi, jak oceniasz duet Eleven, Mateusz Święcicki i Sebastian Stawiniak, bo wydaje mi się, że oni teraz wchodzą na zupełny top jakiś takiego komentatorstwa w Polsce. No, w porządku, bardzo mi się przyjemnie, chłopaków. Dzięki, nie ciągnę linii, już rozłączam się, wszystkiego dobrego dla was. Dziękuję bardzo, to ja szybciutko odpowiem, bardzo, bardzo się spoko chłopaków słucha, duża wiedza i duża merytoryka i wielki entuzjazm do lig, które komentują. No to szybko ten Wagner Love nam wypłynie, no to dawaj. Tak, no na pierwsze pytanie to wiadomo, z taką sławą jak Wagner Love dzielić szatnie i uczestniczyć w treningach, no to jest super sprawa, fantastyczny człowiek o super otwartym sercu, inteligentny. Pokaż, jeszcze pokażemy. A na boisku no to robi swoje, każde jego dotknięcie piłki, no to jest naprawdę czysta fantazja. Słuchaj, ale czy to jest facet, musimy opowiedzieć troszeczkę historię Wagnera Love. Zapraszam. Wagner Love. Dlaczego, oczywiście jest Love? Nie, dlaczego jest Love? On oczywiście się nie nazywa Love. Wagner Love otrzymał ten pseudonim kiedyś w Brazylii. Jak sam o sobie mówił, jako piłkarz mam bardzo dużo czasu, więc siedzę w domu i uprawiam seks. Cytuję, to jeszcze był czas, kiedy jeszcze grał w Moskwie, jeszcze grał w CSKA, ale ten, że tak powiem, przydomek Love otrzymał wtedy, kiedy jeszcze występował w lidze brazylijskiej. Narozrabiał tam nielicho. Ponoć tak bardzo kochał życie i no, co tutaj dużo kryć, jesteśmy po godzinie 20, ale wolał seks od piłki nożnej nawet, że brazylijscy dziennikarze powiedzieli o nim, że on jest jak pocisk miłości. I samemu Wagnerowi to się bardzo spodobało i on od tego momentu został Wagnerem Love. Więc muszę zapytać, nie będziesz mi opowiadał na pewno wielu szczegółów, ale powiedz mi, czy jego życie się zmieniło. Bo ty już mówiłeś, że tak, ja ciebie pytałem, czy ja go poznałem, no to bardzo on ma 36 lat dzisiaj, to tak, już jest, tak, wiesz, już trzeba się szanować. Spokojny, pokładany człowiek. No nie, aż tak to nie uwierzy. Przysięgam. Od tej strony, odkąd ja go poznałem, no to naprawdę poukładany, rodzinny, spędza czas tylko z rodziną, nie z nami. Więc, ale dzieciaków ma ponoć tak, liczna rodzina. Piątkę. Oficjalnie. To, co teraz będziecie oglądali, to są różne obrazki z Kairatu. Będziecie się też mogli przekonać, w jakich warunkach ćwiczą koledzy klubowi i sam Konrad w Kazachstanie i jak ta piłka wygląda. Jeszcze cię dopytam o Wagnera Love. Kiedy był piłkarzem CSKA, on to jest piłkarz z sukcesami, on zdobywał i puchar. Ponad 20 tytułów. Jasny, i puchar UEFA, tak, i kilkukrotnie mistrz Rosji, i króla strzelców. Parę ładnych. Mistrzostwo Kazachstanu ostatnio, ponad 120 bramek w lidze rosyjskiej. Ale słuchaj, on to już sobie wyjaśniliśmy w trakcie misji futbol w poniedziałek, pytał cię o to Mateusz Borek. Wagner Love już nie ma swoich dreadów, no nie ma tych warkoczyków. Nie ma. A jak był piłkarzem jeszcze CSKA, w jakim klubie by nie grał, to uwielbiał sobie farbować te włosy w barwy czerwone, sobie jakieś, niebieskie. Tak, jakieś tam koraliki jeszcze sobie wtykał. Co on teraz robi w takim razie? On nawet robi jakieś sondy w internecie wtedy wśród internautów, jak on sobie ma te włosy pomazać na te różne kolory. Nie, no teraz włosów nie ma, tak? Więc łatwiej może, musi decydować. No wiesz, bo ty mówisz, że on dzisiaj z rodziną, no wyszalał się facet, jakbyś tyle szalał, co on, to by ci się znudziło trochę. Ale my rozmawialiśmy sobie z Tomkiem, 36 lat, ale ty mówisz, że on wcale nie odstaje, bo powiedzmy sobie szczerze, jak zawodnik grałby na topowym poziomie 36 lat, na 100% w każdym z tych sezonów, to dzisiaj mógłby już wyglądać na dziadka. Natomiast jak człowiek grał na 50-70% swoich umiejętności, to ja myślę, że on jeszcze ma ze 2-3 lata. Części zamienne ma niewykorzystane. Tak. Ale czy on trenuje, bo to też było, to też opowiadał o tym Mateusz w poniedziałek, wczoraj w misji futbol, że Wagner Love, kiedy wyszedł mu dobrze mecz w weekend, jak jeszcze grał w Rosji, no to potem miał
powiedzmy sobie, nie trenował tym samym trybem, co reszta zespołu. Dzisiaj nie. ma 36 lat. Tak. Trenuje z wami jak równy z równym? Tak, nie, to właśnie się to zmieniło. Tak, może wcześniej nie słyszałem o tym, jak on trenował, jakieś historie tam, ale odkąd ja go znam, no to on trenuje nawet więcej. Czasem przed treningiem robi przysiady ze sztangą. Na sali ćwiczeń można go spotkać i na pewno żadnego treningu nie odpuszczał. Nie ma tak, że jest jakiś Wagner, co się z tobą stało? Czy coś takiego. Może po prostu chce jeszcze, wiesz, póki może trenować, chce to wykorzystać, tyle ile grać, ile mu tam zdrowie pozwala i no, bez treningu się nie da. A tak, powiedz mi, jak on wyglądał w tym sezonie, w tym mistrzowskim sezonie Kera? To on strzelił tam parę goli. Chyba strzelił w 13, bo że nie, dokładnie pamiętam, ale 9 bramek i 7 asyst, no dużo nam pomógł, tak? Tak, w tym mistrzostwie ma duży udział w tych ważniejszych meczach, strzelał bramki, miał asysty, no i bawił się, tak jak opowiadałem przed programem tutaj Adamowi, w jednym meczu tam dosyć ważne, bo jak go byśmy wygrali, to jeden zespół nam odpadł od walki o mistrzostwo, no to w tym meczu założył 7 dziur, się bawił, a wygraliśmy 3-0. Nie kopali go po nogach za to? Oj, kopali, ale... że ich ośmiesza? Tak, ale strasznie ich ośmiesza. Słuchaj, czy on jest uważany za największą gwiazdę ligi, czy może... Jacek Góralski, czy to jednak zupełnie nie można porównać jednego i drugiego? Nie wiem, tak samo jak Jacek, jak i Waga, no to mieli bardzo duży udział przy naszym mistrzostwie, no i tak, oni są różnymi pozycjami, tak wiadomo, Wagner urzeka swoją grą i tak dalej. Bramki, to no tak, Jacek jest bardziej defensywnym zawodnikiem, no ale też w lidze pokazywał kilka dryblingów tam niekonwencjonalnych zagrań, więc na pewno no, porównywalna jakość. Czekaj, tam jeszcze było drugie pytanie tak, było na temat wojny. No, wojny Armenia-Azerbejdżan. No to nie jest jakiś tam byle jaki konflikt. To... Tak, no tak powiedział, jakaś tam wojna, nie? Tak, tam w Kazachstanie. Ale w ogóle odczuwacie to? Widzicie to? Jakieś jest to odczuwane dla takiego zwykłego mieszkańca, że tam gdzieś za granicą się dzieją takie działania? Nie, zupełnie nie. No tylko mieliśmy tam, bo jednego mamy zawodnika z Armenii, no i tylko on nam na ten temat mówił. No też pamiętajmy, że my mówimy o 9. największym kraju świata, jaki jest Kazachstan. To jest nieprawda. Weźcie mapę, zobaczcie sobie Polskę, Europę, jak wygląda Kazachstan. Ja zawsze w magazynie, tutaj, zobacz, mamy globus, możemy to pokazać. Magazyn zaczynam od naniesienia danego kraju na mapę Polski. No. Jak dzisiaj byśmy sobie Kazachstan nanieśli na mapę Europy, no to spora część by była zakryta. No właśnie. Słuchajcie, kraj, miasto, w którym gra Konrad, to jest większe miasto od Warszawy. My nie mówimy o jakimś... A nie, jest to największe miasto Kazachstanu. Tam chyba niespełna 2 miliony mieszkańców u was mieszka, więc ty w ogóle powiedziałeś, że jak Jacek Góralski zamienił Razgrad na Almaty, to był w niebo wzięty. Bo z Razgradu, gdzie tam mieszka 40 tysięcy mieszkańców, przyjechał do Almaty, to się poczuł w końcu jak w wielkim mieście. Nie? O, trochę tak jest. Zaraz o tym też sobie dzisiaj pogadamy. Bardzo chcielibyśmy, byś nam opowiedział trochę o kulturze, o tym, o języku, o tym, jak wyglądają te miasta, bo pewnie niewielu z was miało okazję pojechać do Kazachstanu i zobaczyć, jak to wygląda. Ale mamy kolejny telefon. Odbieramy go już teraz. Halo, kto jest z nami? Cześć Smoku, cześć Adam. Cześć. Cześć. Siemanko, Wrześniu, mordeczko. O, siemanko. Do nas tego ładnie nie było. A widzisz, myślałem, że o tobie zapomniał, ale to jakiś chyba znajomy. Nie kojarzę, kto dalej. Tak. Zaraz zobaczymy, czy Konrad kojarzy, pamięta. Kamil, siedzę, skłaniam się nisko, to będzie moje dzisiejsze stanowisko. O, to jakaś musi być pogoń siedlce, uważaj. Tak. Brawo Smoku, trafiłeś. Dobra, Smoku, mam dwa pytania. Jeżeli uznasz, że one będą... w porządku i będą fajne, to pozwolisz mi zadać trzecie. Więc zaczynam od pierwszego. Konrad, z których klubów, w których grałeś, była najlepsza atmosfera, zarówno ta w szatni, jak i poza szatnią, i dlaczego to było akurat Siedlce? Pytanie z tezą tak zwane. Tak, oczywiście. No to i teraz powiedz prawdę. To sam odpowiedziałeś na to pytanie, tak, to były Siedlce, a dlaczego? No bo fajny kolektyw był, dużo znajomych miałem, których wcześniej poznałem, z którymi się trzymałem, spędzaliśmy razem czas, no i fajnie się grało z tego względu. No najlepsze czasy chyba Pogoni wtedy, bo fajna pakieta była, z tego co pamiętam, no to Żydko na obronie, ty wtedy chyba jeszcze grałeś na obronie, z tego co pamiętam. Na początku tak, na początku przesunięty, tak. Przesunięty do pomocy. Był Tomasiewicz, był Bajdur, był Tomala. Nie wiem, czy się załapał jeszcze. Nie, Tomala wtedy nie był za mojej kadencji. Na Czerkasa? Czerkas? Czerkas był na początku, jak przychodziłem. O, to też wesoło. Był na środku, był Marcin Burchardt.
Teraz jest dyrektorem sportowym, rozrzucał piłki z lewej nogi. Mieliście atmosferę kapitalną. No to mieliście atmosferę. Dlatego mówię, że trzymaliśmy się. Było jeszcze takich dwóch mniej znanych chłopaków, z którymi można powiedzieć, teraz kopiemy troszeczkę w okręgówce. Nie wiem, czy kojarzysz, Jasa Kozaciński. No oczywiście, że kojarzę. I był jeszcze taki Patryk Ciulak. Tak, też kojarzę. Z Jackiem do szkoły nawet chodziłem. Do liceum. No to widzisz. Dobra. Dobra, to szybciutko drugie pytanie. Odnośnie transferu z Pogoni, bo wtedy za chwilę się dowiesz, z kim rozmawiasz, bo nie wiem, czy już wnioskowałeś, natomiast tam rozmawialiśmy, że były jakieś trzy konkretne oferty z czubu pierwszej ligi, no i kilka z ekstraklasy. I powiedz, dlaczego Sosnowiec? Czy oni jakoś konkretniej do ciebie podeszli? Podejrzewam, że była perspektywa pierwszego placu. Tak. Z ekstraklasy to nie było żadnych takich konkretnych, żeby na ten moment od razu odchodzić, a z pierwszej ligi to było spod Beskidzia, tak, on też walczył wtedy o awans z Sosnowca i bodajże chyba z Katowic, coś takiego. No a do Sosnowca przychodził wtedy też mój były trener Banasiak. Banasik. Mm-hmm. Banasik i on do mnie zadzwonił, żebym do nich przychodził, że nam razem dobrze szło w Pogoń Siedlce i fajnie tam kolektyw się tworzy, no i ze względu na to też podjąłem tą decyzję. No dawaj, chciałeś to trzecie, strzelaj. No to te trzecie będzie, można powiedzieć, pytaniem, kim jestem. A propos tej atmosfery pomeczowej, no to pytanie do ciebie, kto kręcił talerzami za konsolą w klubie 500 metrów? O, jakieś insajderskie pytanie. Bingo, zatopiony. Pozdrawiam. A to już wiesz, to w takim razie dzwoni ten, kto kręcił tymi talerzami. Tak. Mogę jeszcze szybkie pozdrowienia? Jasne, strzelaj. Dawaj. No to pozdrawiamy starą ekipę klubu 500 metrów oraz za chłopaków spolone za mordy, tam gdzie gram obecnie, Siedlecka Okręgówka. Także pozdrawiamy i tamtejszą Pogoń, bo tamta Pogoń była, no, według mnie najsilniejsza. Dobra, dziękujemy ci bardzo. Ale musimy wyjaśnić, o co chodzi z tym klubem. Co to za klub, co to za talerze, musisz coś uchylić rąbkę tajemnicy. No to talerze, no to za DJ-ką. Aha. Chłopak stał właśnie Księżyc. No i tam kilka razy mieliśmy właśnie zakończenie, czy jakieś wkupne, wiadomo jak to jest, jak to w drużynach. Więc przychodziliśmy tam, fajna atmosfera była. Śpiewane było? Śpiewane było, jak to na zakończenie. Jaką piosenkę zaśpiewałeś na początek? Nie chcę, żeby Konrad wypadł jakoś w złym obrazie, natomiast... No, dobra, nie tłumacz go już. No nie tłumaczę go. No. Moja babcia zawsze mówiła, że w życiu trzeba być do tańca i do różańca. No, a tak wtedy jest. Pogoń też pokazywała na boisku, co trzeba, no i jak była zabawa, to była zabawa. Dobra, bardzo ci dziękujemy w takim razie, chłopie. Trzymaj się, Księżyc. Na razie, kręć dobrze tymi talerzami. Ale wiesz co, ja cię muszę w takim razie jeszcze zapytać, bo on nam straszną ściemę jakąś tam opowiadał wczoraj, jak jeszcze w Stambule siedział i odbierał na Skype'ie. Na Skype'ie. Powiedziałeś, że w ogóle imprezy nie było po mistrzostwie, przyjechać, w ogóle nie wierzę. Nie powiedziałem właśnie, powiedziałem, że trochę zacinało, dlatego ja powiedziałem, że impreza się jeszcze nie skończyła. Że skończyła. Widzisz, tak. To teraz do mnie rozmawiasz, czyli impreza się odbyła właśnie. Bo ja mam swoje insajderskie wiadomości z tego Kazachstanu i ja wiem, jak było. Było tak, że zdobyliście tytuł. Telefony zostają na zewnątrz, oddajecie, wchodzicie, jest impreza. Nie wiem, czy Wagner Love był tym, który, że tego nie wiem akurat, ale że impreza była taka, no nie do rana, tylko do kolejnego rana może jeszcze, do jeszcze po kazachsku. Kolejnego rana, więc właśnie tak po kazachsku. Nie, aż tak nie było, mieć mecz w sobotę. Wiadomo. No to co z tego? A to przed meczem tak imprezowaliście, dobrze. Przecież mieliście tydzień do tego meczu. Nie, czy Kazachowie lubią się bawić i umieją się bawić? Czy to była duża rzecz? Dopiero taki bankiet mamy po zakończeniu ligi, oficjalny. Taki. Wy macie jeszcze dwie kolejki do końca sezonu. Dwie kolejki. I to jest najbardziej niesamowite, bo ty jesteś dzisiaj tutaj z nami. A za sekundę, no teraz jest przerwa reprezentacyjna, tak. Ale za chwilę potem wracasz znowu jeszcze na ostatnie dwie kolejki. Dwie kolejki zostaną, dwa tygodnie mamy właśnie zakończenia ligi i później przyjeżdżamy do 8 stycznia, mamy wolne. Po 16 latach twój klub zdobył tytuł mistrzowski. Czy to jest, powiedz mi, no bo znowu nie zdajemy sobie sprawy, jakbyś to porównał do zdobywania tytułu, nie wiem, chociażby w Polsce. No wiesz, jak wyglądają polskie miasta, Warszawa,
Poznań, Kraków, kiedy Wrocław, kiedy te kluby zdobywają tytuł. Warszawa czekała 16 lat na i w Ałmatach kibice wyszli na ulicę? No wyszli, wiadomo, że jest kwarantanna, teraz ciężej to było, no bo jest wszystko tak jakby, są te restrykcje. Ciężko jakąkolwiek tam fiestę czy coś takiego, no ale na pewno były. Na pewno kibice byli pod stadionem, trochę się z nimi pobawiliśmy, później musieliśmy oczywiście social distance, ale... Okay. Ale autokaru po mieście takiego open? Nie, może później będzie, jeszcze nie było. Po sezonie. Tak. No, słuchaj, on mi kiedyś, Konradek był w styczniu ze mną, u mnie i rozmawialiśmy sobie, to mi powiedział, że mecze pomiędzy Astaną a Kairatem to jest kazachskie El Clasico, więc to nie ma... I tak nie nawet się o tym mówi, że El Clasico? Tak, ważne, jest tak El Clasico. O tym mówią. Są sportowe gazety? Takie sportowe, takie piłkarskie? Na pewno są. Są, ja na 100%. To ja wam powiem, dlaczego są na 100%, bo robiłem kiedyś magazyn Lig Egzotycznych o Kazachstanie i napisał do mnie dziennikarz z Kazachstanu. Proszę. Żeby mu to przetłumaczyć. Spisałem mu całą tę audycję. W ogóle strasznie podobało mu się to i zapraszał do Kazachstanu. I później do Konrada nawet napisałem, żeby mi zweryfikował, co to za gość, to jakiś może, wiesz, może mnie robi w bambuko, nie? Ale tak. Nie, ale zweryfikowałeś, że to jest jedno z największych portali w Kazachstanie zajmujących się piłką. Tak. No, sportowych piłką, tak. Jeden z największych. Także mam zaproszenie do Kazachstanu, więc jak będziesz chciał... No, ale sam sobie za nie będziesz miał zapłacić, więc... Granice zamknięte, ciężko. W tym razie nie mogę jak. To nie problem, ale tam się leci kawałek. Ty przecież przez Moskwę latasz albo przez Turcję, nie? No, przez Stambuł, tak? Bo wcześniej leciałeś przez Moskwę, ale teraz są zamknięte połączenia i tylko... Ile to jest godzin kończu? Teraz jest 2,5 do Stambułu, no i czekanie jest 7 godzin w Stambule i później 5. 4. No i chyba 5 godzin no, różnicy tak. czasu, nie? Tam tak, miejscu. Tak, no ciężko jest podejść. Szczególnie z rodziną to jest ciężko. Łatwiej samemu ci stamtąd tu, czy stąd tam? Kiedy masz większego jetlaga? Stąd tam. Większe zmęczenie. Tak. Mamy kolejny telefon, to odbierzemy. Kto jest z nami? Halo. Dobry wieczór panowie, Robert z tej strony z Wrocławia. Cześć, hej. Witam. Ja mam dwa pytanie do Konrada. Pierwsze pytanie, co najbardziej zaskoczyło cię w porównaniu z Ligą Polską, gdy pojechałeś do Kazachstanu? Może być to negatywnie lub pozytywnie. A drugie pytanie, no kibice ostatnimi czasy są bardzo chłonni anegdotek, więc czy masz jakąś taką gorącą anegdotkę z pobytu w Ałmatach? To no, odpowiem na pierwsze, no to na pewno mnie ta wielkość kraju, że jest taki wielki, że wszędzie samolotami, że do najbliższego miasta jest 4 godziny samolotem, no to najwięcej mnie zaskoczyło. A anegdotę? Kurczę, ciężko mi tak na zawołanie jakąś anegdotę, pewnie będzie jakaś anegdota. A powiedz, jak leciałeś samolotem w Kazachstanie i jakie to były samoloty, jak lądowaliście na pastwiskach, a nie na zwykłym pasie startowym? Nie, no to raz się zdarzyło, bo było właśnie remontowane lotnisko w jednym z miast i musieliśmy tak jakby turbośmigłowcem lądować na takim no, grząskim polu, tak, ubitym. Więc to była dosyć ciekawa podróż względem tego, że ja się wolę latać ogólnie. Jak usłyszałem, że mamy lądować gdzieś na polu czy na jakimś tam no, ubitej ziemi, no to byłem trochę zestresowany. Czyli nie na wyasfaltowanym, rozumiem, pasie startowym, tylko normalna ziemia, trawa tak, i... Ubita. On mówi połowę tego. On mi pokazywał mi ten filmik, bo nagrywali go, jak był w samolocie. Bo się przeraźliwie boi latać ten gość. I aha, Pampers był? Był Pampers i pokazywałeś mi nawet pole. Tam autentycznie jakbyś, nie wiem, ziemniaki zasadził, to spokojnie mogłoby tam... To jest pole właśnie startowe i do lądowania. To bardzo dobrze, że nie zgubiliście podwozia. Słuchaj, bo drużyn... A sprawdzę cię. W lidze kazachskiej występuje 12 zespołów. Nie. Nie? Nie, no, bo jeden zbankrutował. A widzisz. No to dawaj, ale to patrz. Ja ci chciałem założyć śliska, ty zrobiłeś mi. Wymienisz te zespoły? Będziesz pamiętał? Za czym będziesz śledzić ligę kazachską? O, dziękujemy bardzo za te połączenia. No to od góry oczywiście Karat. Dobrze, brawo. Brawo. Skąd wiesz, brawo? Tobol Kostanaj. Tak. Astana. Tak. Ordabas Szymkiet, tak. Coś takiego. Kajsar z Łodna, Szachta Karaganda. Tak. Ogrzety Pes, Rzetysu, Tartygorda. Jest 8. 8. Taras. 9. Kaspi. Dycha. I kurczę, wiem jak się nazywa, ale nie chcę popełnić gafy. Kizy Łodna, nie Kizy Łodna, kurczę.
Posłuchaj, nawet jak nam to powiesz, to będzie ktoś tak. Jest bardzo ciężka. Ale dobrze, to czyli się interesujesz tą ligą, rzeczywiście oglądasz to? Czy to jest w ogóle liga, która jest pokazywana? Ja wiem, że jest, bo przecież ten wariat wszystkie ligi takie ogląda. Na YouTubie możesz oglądać za darmo. Ja wiem, ale teraz mi powiedz, czy to jest pokazywane, w jaki sposób jest pokazywana Liga Kazachska? Znowu masz porównanie z naszą ekstraklasą. Wcześniej było na YouTube wszystko, teraz jest na otwartych kanałach w telewizji. W tym roku zmienili właśnie i jest na Kazach Spot. Kamer dużo, powtórek dużo, VAR. VAR nie ma, kamery są, ale nie są takiej jakości jak w Polsce. No nie ma takiej otoczki medialnej w ogóle, więc to jest... Oglądasz? Czy zawsze oglądam tą ligę, w której gram. To się interesuje, no bo chcę zobaczyć, jak inni zawodnicy grają, jak przed meczem, jak odpowiednie podejście. To jest profi. Ale to nie wymieniłeś, nie wymieniłeś jednego klubu, bo powiedziałeś, że jeden zbankrutował. I też Pawłoda. To będzie dobra wiadomość dla kibiców Jagiellonii Białystok. I też Pawłoda, który kiedyś z Jagiellonią Białystok grał w 2011 rok, pierwsza runda eliminacji Ligi Europy i mecz, wszyscy się śmiali, że jadą na pastwiska. Jagiellonia jechała Michała Probierza po wygraniu Pucharu Polski 2010 na mecz z Irtyszem. Pierwsza runda, odpadli. I też wtedy nie zwojował Ligi Europy, odpadł już w drugiej rundzie z Gruzinami bodaj. Także no taki jeden z największych porażek polskiego klubu w europejskich pucharach. Słuchaj, a czy ten Irtysz to ma to związek w ogóle z pandemią i z tym, tak, co się dzieje? Tak, z pandemią, bo tam nie wiem dokładnie, ale chyba miasto było głównym udziałowcem i tam robiło cięcia i tak wyszło. No to nie jest to dobra informacja dla kazachskiej ekstraklasy, ale brawo, kurczę, 11 klubów zmieniłeś. Mamy telefon, poczekaj. To tylko jedna rzecz. Ciekawe jest to, że jest tak mało klubów w tak wielkim kraju. Bo zobaczcie, mówimy o olbrzymim kraju, bardzo ludnym, a jednak tych klubów w najwyższej klasie rozgrywkowej dużo mniej niż w Polsce. Ponieważ piłka nie jest tak popularnym sportem, tam na pierwszy no to jest boks, zapasy. MMA, no to jest tam kim pierwszym sportem. I o tym sobie też pogadamy, powiedzmy sobie zaraz, o tych innych dyscyplinach sportu. Borat by powiedział, że tam jest jeszcze innych dyscyplin sportowych interesujących, że tam są inne najważniejsze. Halo, kto jest z nami? Halo? Siemanko Konrad, siemanko panowie w studiu, z tej strony nieznany kibic. Prywatnie Konrad, kopaliśmy w gimnazjum piłeczkę. Nie wiem, czy kojarzysz, Damian z tej strony. Witam, Damian. Ja mam w sobie takie pytanie i życzenie dla ciebie, czy w obliczu tego, że skrzydełka obecnie w kadrze są chyba najsłabszym punktem, to czy w ogóle myślisz o jakimkolwiek debiucie w tej kadrze, no bo marzy mi się, żeby zobaczyć chłopaka ze wsi obok, że tak nazwę, w kadrze, w TV. A skąd jesteś? Ja jestem z okolice Płutuska. O, to wszystko ja wiem. 10 kilometrów od Dzierżenina, wszystko wiemy, dobrze, wszystko wiemy. Ja z Dzierżenina z imprez pieszo wracałem, także... No to kawałeczek miałeś do Płutuska. Znamy te tereny. Akurat się, ja tam, moi rodzice mieli w Dzierżeninie działkę. Konrad się tam wychował, więc ustalaliśmy sobie przed programem wspólnych znajomych. Opowiadałeś wielokrotnie w wywiadach, że to jest marzenie twojego życia i nigdy nie przestaniesz marzyć. Tak, no mi się wydaje, że każdego piłkarza, który tam gra na jakimś poziomie, wiadomo, też w kadrze. Nie oszukujmy się, jest wielka rywalizacja. Grają piłkarze z wielkich klubów. Niekoniecznie na pozycjach skrzydłowych, muszę ci powiedzieć. No to się zrobiło, troszeczkę się wykrusza. Ale tak jak powiedziałem kiedyś w wywiadach i zawsze mówię, ja zawsze myślę o kadrze. Na treningu daję 100% siebie, a to już zależy od selekcjonerów, czy oni kiedyś mnie powołają, czy nie. Bo odpowiadasz takimi banałami. Ja cię muszę dopytać inaczej. Mógłbym to tak naprawdę, to mógłbym taka copy-paste każdego piłkarza. Czy ty uważasz, że dzisiaj grając w Lechu Poznań miałbyś bliżej do reprezentacji Polski niż... czy w ogóle w jakimkolwiek innym klubie jest w ekstraklasie? Miałbyś bliżej z ekstraklasy do reprezentacji czy z Kazachstanu, mimo tego, że tam wygrałeś mistrzostwo i grasz jednak w klubie poważnym? Kurczę, ciężko mi powiedzieć. Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że taką samą mam szansę. Mhm. A rozmawiasz o tym z Góralem, który wraca z reprezentacji, podpytujesz go, jak tam jest. A czy trener Brzęczek może o mnie pytał? Nie, tak coś nie zadaję na pewno. Weź tam szepnij coś. No. Albo właśnie w drugą stronę, ty weź tam powiedz, no, że jestem, czekam, no, dobrze gram. Nie, takich rozmów nie przeprowadzamy. No. Rozmawiacie o kadrze, czy nie? Tak o kadrze tak ja bardziej wypuduję, jak tam jakby interesuję się tym, jak to jest na kadrze. Wiadomo, to jest marzenie, interesuję się, jak on tam trenuje, jak są zawodnicy, co tam robią, jak się zachowują, na przykład Lewandowski przed meczem. Się zachowuje, czy jak się motywują, no to mnie to interesuje, ale tak, żebym mówił mu, czy coś tam, wiesz, podpowiadał, że dawaj zrób presję, tam powiedz, że tak fajnie Wrzesiński, jak są kontuzje, to tak, to nie. Ale ja nie wierzę, że ci się nie zaświeciła taka lampka, jak usłyszałeś, że Jacek przychodzi do Kairatu, że dzięki temu będzie ci bliżej do reprezentacji, bo ty byłeś w tym Kairacie już wcześniej, nie dostawałeś powołań, ale jestem przekonany, że jak usłyszałeś, że jak Jacek podpisuje kontrakt w waszym klubie,
to takie 20% byłeś troszeczkę bardziej na tak, że reprezentacja to jest jeszcze temat. No może znaczy, ja ci powiem tak, z polskiej perspektywy, moment kiedy Jacek przeszedł z Ludogorca Razgrad, klubu, który występował jednak w Lidze Mistrzów, no też w niej jakiejś tam rewelacyjnej z naszego punktu widzenia ligi, czyli bułgarskiej, do Kairatu, to raczej się wszystkim świeciła lampka, to on wypadnie z tej kadry na dłużej. Okazało się, że nie i to naprawdę nie. No a jak, no i teraz pytanie Adama. Jakie było jeszcze raz? Bo się zasłuchałem. Jak Jacek przyszedł, to że poczułeś, że masz bliżej do reprezentacji. No. Bo jednak wiesz, no, siłą rzeczy selekcjoner zaczął musiał oglądać mecze Kairatu, no bo ma Jacka Góralskiego, którego miał w kadrze. Więc to nie było tak, że musiał specjalnie dla ciebie je oglądać, ale ze względu na Jacka, a ty w tych meczach też grasz. Tak, więc względem takim na pewno byłem tak jakby bardziej... Bardziej z tego powodu się cieszyłem i tak jakby dawało mi to motywację, że teraz o tak, może będzie selekcjoner oglądał, jakbym super grał, jakieś bramki, asysty miał, mistrzostwa i tak dalej, no to może będzie bliżej. Ale tak naprawdę nie zaprzątałem sobie tym głowy, bo im większą presję na sobie wykładałem, tym może bardziej bym jakoś ta presję odczuwał na boisku. Słuchaj, żadnego zapytania z Polski? W sensie z reprezentacji Polski? Nikt nie zadzwonił zapytać? Nie, zadzwonić nie. Nic? Nie. Nawet nikt cię nie wypuścił? Nie. Jacek podstawił, cię wypuścił. Odbieramy kolejny telefon. Jest ktoś z nami, 22 219 94 42. Oglądacie Hate Park w dobrym składzie z mistrzem Kazachstanu sprzed 2 tygodni. Konrad Wrzesiński jest z nami. Kto jest? A kto się do nas dodzwonił? Halo? Jest ktoś? Nie, spadł. Właśnie ktoś nam w tym momencie. Ja mam temat. Kairat, jak przychodziłeś, to się stało takim bardzo nośnym tematem w polskich mediach, bo tak. Nagle dziennikarze w Polsce zorientowali się, że nie mówimy o klubie z drugiego końca świata, z jakiegoś Pipidowa, tylko mówimy o klubie, który ma infrastrukturę lepszą niż większość polskich klubów, który ma to słynne urządzenie Footbonaut, które to urządzenie wtedy miały chyba tylko 2 kluby na świecie, wtedy Dortmund, w Hoffenheim było i było jeszcze, jest to urządzenie jeszcze w Akademii Aspire w Katarze. Mm-hmm. I teraz także w Kairacie jest to urządzenie. To kosztuje w ogóle kosmiczne pieniądze, bo 3,5 miliona euro. Już pokazywaliśmy tego Footbonauta. Tak, stworzył to taki Niemiec, no i dlatego też w Niemczech było jako pierwsze. Macie tam podgrzewane boiska, macie sztuczną nawierzchnię, macie naturalną nawierzchnię. Co to jest, Konrad? To teraz widzimy? To jest wejście główne do naszej bazy. Cały budynek. Okay. Tam macie wszystkie apartamenty dla piłkarzy, jakieś odnowa biologiczna. Tak naprawdę nie musiałbyś się ruszać z tego ośrodka, mógłbyś tam w nim zamieszkać tak na dobrą sprawę. Czy to jest wasza maskotka? Tak, to jest nasza maskotka. O kurczę, no to nieźle. Się można przestraszyć. No to teraz opowiadaj mi i ty jeszcze mi powiedziałeś fajną rzecz, że nawet nie masz w sumie na co ponarzekać. W Polsce zawsze miałeś na co narzekać, w klubie jak byłeś, bo zawsze się coś znalazło. Tak, zawsze. A tam tak naprawdę... No jak to przede wszystkim na to, że nigdy nie płacą. A tam się nie ma do czego przyczepić kompletnie. No nie ma właśnie, w Polsce tak się utarło, że zawsze jest, można na coś ponarzekać, tak jak człowiekowi się nudzi, no to jak się nie idzie, no to na to. Ale tam nie mam na co narzekać, jest od nowa, są tak jak właśnie mówiłeś, boiska do treningu. Ile macie tych boisk? Na głównej bazie mamy 3 naturalne i 1 sztuczne, no i 4, 2 sztuczne, 1 pod kopułą, jedno odkryte. No o, i to jest ten balon, tak? To jest balon, tu jest właśnie... To jest pełnowymiarowe boisko? Tak, sztuczne pełnowymiarowe. Tu właśnie mamy jedno naturalne, po lewej stronie jest drugie, więc naprawdę nie ma na co narzekać, aż człowiek... Chcę przychodzić do pracy. Czy płacą na czas? To jest, bo wiesz, kiedy znowu, nawet przed czasem. Rodzina Góralskich, tak. Rodzina Wrzesińskich. Bardzo proszę, gdzie jesteście w tym momencie? Co to jest? Jesteśmy na Szymbulaku, to jest taki resort w górach. Tam można kawę się napić, posiedzieć przy ładnych widokach. Narty też? Tam jest w ogóle to jest ośrodek narciarski? Tak, tam jest właśnie ośrodek narciarski. Dobrze, z dobre gondolki i wyciągi pewnie nie możesz korzystać z tego, co no w kontrakcie nie masz. Nie, niestety, z takiej rzeczy to właśnie tutaj jest tam. Dobra, a to do tej kasy wróćmy. Powiedziałeś, że płacą nawet przed czasem. Nigdy się nie zdarzyło jakiekolwiek opóźnienie? Nie. O, aha. I to jest właśnie to, co chcielibyśmy, tak, to jest... To, nie poznacie, kto to jest. Nie poznacie tego dżentelmena po prawej. Natomiast to, co trzymasz w rękach, to jest właśnie patera, taka chyba trochę stylizowana, słuchaj, na tą bundesligową, tak chyba mi się... Możliwe, że tak. Ona wygląda, bo ona jest tam, nie wiem, czy to widać dobrze, ale to zielone w środku wygląda jak jakiś strasznie ciężki kamień, taki trochę, powiem ci, że jak trochę takie nagrobne to wygląda, ciężkie płyty, to jest, ciężka jest w ogóle ta patera za mistrzostwo. No, tak dwóch trzymają, widzisz. Właśnie te kółka to są kamienie. Widzisz, te na obwodzie, tak? Okej. Ale jakie, to nie powiem.
No i Wagner Love na Państwa ekranach. Gdybyście jeszcze nie wiedzieli, z kim mieliście do czynienia, to był bohater naszych pierwszych opowieści z pierwszych 15 minut tego Dobra, programu. A jeszcze podrążę, bo muszę o te pieniądze. O kasę, bo zawsze, no, kasa winien, kasa ma. Bo zawsze ty te tematy zawsze. Ja muszę, bo ludzie o to zawsze dopytują. Jak idzie piłkarz gdzieś do jakiejś ligi egzotycznej, to pierwsze komentarze, jakie widzisz, poszedł tam dla kasy. U ciebie też tak było, że nie ma ambicji, że idzie tylko dla pieniędzy. Teraz powiedz, czy w Kazachstanie zarabia się dużo więcej niż w najlepszych klubach ekstraklasy? Nie, nie. Nie, nie zarabia się dużo więcej niż w najlepszych. Mogę powiedzieć, że w najlepszych na pewno, z tego co słyszałem w Polsce, no to płacą dużo, bardzo dużo nawet, szczególnie teraz. Czyli jeżeli dostałbyś ofertę z Legii albo z Lecha i to byłaby powiedzmy oferta z górnej półki płacowej, to zarabiałbyś więcej w Ekstraklasie niż dzisiaj w Kairacie? Pomidor. A, to jest hejt, ale słuchaj, musimy się troszeczkę wiesz ale tutaj. No taki, no dobra, żeby tak znowu nie, ale tak uśredniając. Przeciętny zawodnik, powiedzmy piłkarz nie z czołówki, ale też nie z sam, ale nie jakiś junior, Kairatu Almaty, to jest kontrakt ile tysięcy euro rocznie? No kurczę, ciężko mi powiedzieć. 250, 300, 400, 500, 600? Nie rozmawiamy o zarobkach, nie wiem jak mają, na pewno mają zawodnicy z tak jakby zagranicy większe pieniądze i większe. No ciężko powiedzieć, no bo... Ale to rozumiem, że ty jesteś raczej w czołówce płac w swoim klubie. Nie dopytywałem nigdy. Ale to się czuje, no bo jesteś jednak obcokrajowcem. Tam jednak w tych ligach jest taka zasada, że no jak przychodzi obcokrajowiec, to raz, że dostaje większe pieniądze, ale też się więcej od niego wymaga. Więc no to jest tak, normalne, że zarabia więcej od piłkarza rodzimego. Dokładnie. Ale tak wszędzie. To... Znaczy, no nie wszędzie, ale... No właśnie nie wszędzie. No. I to jest ten problem. Posłuchaj, znam taką jedną ligę. Mówi się, że Wagner Love nie pojechał do Kazachstanu, żeby zjeżdżać na nartach. No. Nie no, no to go tam ściągnęło. Nie? No. Niemożliwe. Odbieramy kolejny telefon, ale wiesz co jest najważniejsze? Że płacą. Że płacą jak tak, przed czasem. Ja pamiętam te twoje wywiady z Weszło, kiedy była taka twoja cała historia twojego życia opowiadana, w którym ty klubie nie grałeś. To nie płacili. To była jakaś... Tylko Polonia, trafiałeś, potem wiesz. Tak, kiedyś był taki słynny powiedział. Wywiad polskiego piłkarza, już nie pamiętam kto to mówił. Jakiś chyba zawodnik Świtu Nowy Dwór albo Widzewa Łódź, w którym też notabene grałeś, że nie trafiłem z dyszczu. Było pytanie od reportera Kanału Plus. To można powiedzieć, że trafiłeś z deszczu pod Rynnę, a on powiedział, nie, trafiłem z Rynny pod Rynnę. I ty mniej więcej tak trafiałeś z tymi swoimi klubami. Tak. Włącznie z tym, że trzeba było od mamy pożyczać pieniądze, no to były, no to tak jest czasy, to se ne wraci. Ale tak to było. Wiesz, to buduje charakter, no to jeżeli można szukać jakichś pozytywów, to tylko tyle. Dokładnie. Odbieramy telefon. Kto jest z nami? Jak się masz? Cześć, tutaj Adam Ścielądza z tej strony. Ja mam... jedno pytanie dla naszego gościa oraz dla ciebie, Tomku. Proszę. Chciałbym tutaj na wstępie pogratulować mistrzostwa i chciałbym się spytać, jak wspomina swój pobyt w Widzewie, ponieważ śmiało można określić, że to nie był wówczas złoty okres. A do ciebie, Tomku, chciałbym się zapytać, czy jest szansa na zaproszenie jakichś jeszcze raperów, ponieważ wiem, że się interesujesz również muzyką tak szeroko. Jakiś na przykład jak Kenka jest dobrym rozmówcą, czy też bardziej na sportowo popek z fame MMA? Mogę ci tylko powiedzieć, że pracujemy nad różnymi, że są różne warianty, są różne opcje. Coś będzie grane. Dobrze. Okej. Okay. Tak? Wystarczy ci tak? No bo nie mogę powiedzieć tak, a jak tutaj Konrad wspomina o swój pobyt w Widzewie? To była jedna z tych rynien chyba. Tak, właśnie jedna z tych rynien, gdzie nie płacili do końca. No co, bardzo słaby okres w mojej przygodzie z piłką. Nie dość, że nie płacili, też mieliśmy fatalne wyniki, słaba gra, spadek z przytupem do drugiej ligi. Później było tak, ten Widzew upadł, narodził się nowy, który teraz mam nadzieję, że będzie szedł w górę. A zalega ci jeszcze jakiś polski klub z pieniędzmi? Już odpuściłem z nimi. Czyli zalega, ale już nie ma co. No tak, no już raczej nie ma co na to patrzeć. Syndyk, to Widzew też syndyk. No. Dziękujemy bardzo. 22 219 94 42. Jest z nami Konrad. Rozmawiamy z nim dużo o Kazachstanie, o jego karierze. No to opowiedz o tych najpopularniejszych sportach. Tobie coś... Zapytam cię tak, czy popularny piłkarz Kairatu Almaty jest rzeczywiście popularny? Czy jeżeli wychodzisz na ulicę, to jesteś chyba rozpoznawany może ze względu na to, że jesteś, no, widać, że jesteś obcokrajowcem i to od razu widać, czy nie? Czy jesteś po prostu znaną personą? Nie jestem znany. No, ci, co się interesują piłką, no to wiedzą, tak? Mniej więcej zaczepią na ulicy, poproszą o zdjęcia, ale tak
codzienny mieszkaniec Almat, mi się wydaje, i tam Kazach nie interesuje się jakoś mega tą piłką, bardziej właśnie tymi sportami, gdziekolwiek się nie pójdzie i widzi się telewizję, no to w większości no to są sporty walki, oglądają czy boks, czy MMA, czy zapasy, interesują się tym. Khabiba oglądają na okrągło, kibicują mu. Chyba to jest taka największa gwiazda dzisiaj, nie? Tak. Właśnie słuchaj, w tych rejonach on jest. Bo prezydent Nazarbajew to jest wielki fan tenisa, z tego co wiem. On chodzi, znaczy to, że chodzi na siłownię, to raz, przynajmniej tak mówi, że chodzi. Dużo ponoć pływa i to jest fan tenisa. Czy tenis jest w pewnym momencie, tenis był bardzo mocno, wiecie dlaczego, bo tam nawet polscy trenerzy wyjeżdżali. Taki trener Bogusławski, nie wiem czy kojarzycie, od przygotowania fizycznego, Mietek Bogusławski z Łodzi, poważna persona, pracował z kazachskimi tenisistkami, czy tak naprawdę rosyjskimi tenisistkami, które były naturalizowane i stawały się kazachskimi tenisistkami. Tenis jest też takim sportem, nie słyszałeś? Nic. Nie słyszałem, tam widziałem osoby, które grały, czy są jakieś korty, ale żeby to jakiś był wielki sport, na którym oni patrzą, no to wydaje mi się, że nie. A jaki był najdziwniejszy sport, na jakim byłeś w Kazachstanie? Było coś takiego, co ci rzuciło w oczy? Zaraz ci powiem, dlaczego pytam. Na pewno słyszałem o jednym sporcie. Nie byłem na nim, co na koniach jeżdżą i głowę. Tylko no nie właśnie, ja jakiś magazyn, no widzę kazachski. Ale też jest popularny. No właśnie, byłeś na sport? Tym? Nie byłem. Oglądałem filmik, jak jechałem z taksówkarzem i pokazywał, jak to on kiedyś potem pokazywał. Widzisz na koniu. To jest szok. No, widzisz na koniu, masz głowę, tak jak głowa kozy, czy właśnie jakiegoś zwierzęcia. Pamiętam. I autentycznie grają nie piłką, tylko głową kozy. Mhm. I oni, te głowy kozy do siebie podają. Nie podają, oni zabierają je sobie. Czy zabierają właściwie. Czyli taka, powiedziałbym, bardziej brutalna odmiana polo. Troszeczkę, minimalnie. Ale to jest ciekawe, bo są takie dyscypliny w różnych częściach Azji i dzisiaj one się troszeczkę unowocześniły o tyle, że nie gra się na przykład już głową kozy, tylko piłką. A w Kazachstanie nadal jednak ten tradycjonalizm, cały czas nie zmienili piłki, głowy kozy na piłkę. Słuchaj, czy ty miałeś powiedzieć, dlaczego włączy ligę kirgiską od kazachskiej? No to o co też, chodzi? Też mnie to zaskoczyło. Słuchajcie, no ja... A czekaj, Kirgistan jest sąsiadem Kazachstanu, tak, jest sąsiadem, prawda? Troszeczkę mniejszy. Od Alma, to też byłem... Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan też? Południowo-wschodni, graniczy od południowego wschodu z Almatami to jest za górami od razu. Tam tak, za górami, za lasami. A w Kirgistanie, w Polsce mieliśmy przecież kirgijskiego piłkarza. Grał w Widzewie. Ze mną. Jak się nazywał, pamiętasz? Eddie Berhard. O, Berhard. A, no to ten taki to jest zawodnik z niemieckim nazwiskiem, tak? Tak, to jest zawodnik. Grający w kadrze Kirgistanu właśnie też i tam w ogóle był kapitanem bodaj w którymś momencie. Więc... No poczekaj, no to żeby tak nie szukać, to dlaczego? A w Wiśle Kraków mamy Żukowa, który przyjechał z Kairatu Almaty. O tego Żukowa, ten dziennikarz, o którym wam mówiłem, który do mnie się odezwał z Kazachstanu, wypytywał niesamowicie, czy w Polsce jest w ogóle jakieś poruszenie, że przychodzi Żukow, bo to u nas taka gwiazda, taki talent. I czy w Polsce w ogóle się tak bardzo nim interesujecie? Ja mówię, no wiesz, no w Krakowie może i tak, ale tak czy to nie, taki no, transfer... Nie, no niezły piłkarz. Nie, ale wiesz, chodziło bardziej o zainteresowanie mediów. To nie, on raczej liczył na to, że my będziemy się nim interesować, tak jak Wagnerem Love w Kazachstanie. Mm-hmm. No tak nie było. Żukow w Polsce nie robił aż takiego... No ale tutaj znowu być może wchodzi w grę pozycja boiskowa tego zawodnika. Może, no bo znowu tak. Mówimy o, powiedzmy, piłkarzu pokroju Jacka Góralskiego, który przychodzi grać do czarnej roboty jest. Ale to też, wiesz co, wychodzi też takie podejście nasze do tych lig, powiedzmy, egzotycznych. Bo zobacz, masz przykład Konrada, mamy przykład Gikiewicza, Mierzejewskiego i jeszcze paru innych zawodników. My bardzo lubimy tak sobie dogryzać, nie? Mówić, że idą gdzieś tam na jakieś stepy grać, idą gdzieś na jakiś drugi koniec świata, grając kangurami albo grając z jakimiś innymi kozami, a się potem okazuje, że te kluby są dużo bogatsze niż nasze, że osiągają fajne wyniki w pucharach. Także no, to też jest kwestia tego, żeby trochę z większą pokorą podchodzić. Co najgłupszego usłyszałeś jadąc do Kazachstanu? Co ci powiedzieli na zasadzie chłopie? No o tym Boracie właśnie przede wszystkim. Jeden dziennikarz, tylko nie pamiętam skąd on wstawił zdjęcie właśnie Boratu z filmu, jak ty idzie z tymi swoimi tam takimi tymi i kibice Kairatu witają Konrada na lotnisku. I tutaj cię muszę zapytać, zanim odbierzemy kolejny telefon, bo ja zacząłem tym Boratem, akurat jestem na świeżo po obejrzeniu tego filmu. Ale dwójkę widziałeś? Głupi jak but, tak, na Amazon Prime. Głupi jak but. Podobały mi się te krótkie filmy Borata, ale kiedy jeszcze to było Ali G Show, kiedy to były te 10-minutowe, to było rzeczywiście parę perełek. Zdaje się, że Kazachowie mają pretensje do Saszy Barona Cohena za to, że stworzył tę postać. Borat Sagdijew się nazywa. Nie wiem, czy pamiętacie. No właśnie, mają o niego. Zupełnie... Rozumiem, że jakby do Kazachstanu na wakacje nie powinien na ten artę się wybierać. Nie ma wstępu. A teraz zapytam cię tak, czy powiedzmy,
Czy da się obejrzeć te filmy? Czy jest jakaś blokada terytorialna w Kazachstanie? Nie wiesz? Wydaje mi się, że może być tam jakoś banowanie albo coś, ale nie pytałem nigdy o to, wiem. Tylko się pytałem właśnie, czy oglądali to. Każdy zagrzany był na ten temat. Ale dostawałeś takie autentyczne pytania z Polski, czy rzeczy, które są w filmie, dzieją się tam na naprawdę? O stepy, tak. Jak to tam wygląda, czy tam, no wiadomo, no, w Polsce, tam w Kazachstanie się nikt nie interesuje, nie wie, jak to jest tam od podszewki, jak to wygląda. Są tam, że stepy, że kozy, właśnie, że pola, ale tak naprawdę nikt normalnego pytania nie zadał. Najbardziej zabawne jest to, że przecież Sacha Baron Cohen w tym filmie mówi taką mieszaniną polskiego i hebrajskiego, ponieważ on jest, on ponoć mówi w ogóle po polsku, więc to jak się masz na początku, dziękuję, to są te polskie elementy. W tym drugiej części jego córkę gra Bułgarka, więc to jest wszystko taki miks wszystkich kultur świata, najmniej w tym wszystkim jest Kazachstanu, którego tam nie ma w ogóle. Najbardziej krzywdzące, rzecz jasna. Ale pamiętacie, jaka była afera kiedyś, że jakaś kazachska sportsmenka, ja już nie pamiętam, czy dziewczyna podnosząca ciężary, wydaje mi się, zdobyła medal na jakiejś imprezie rangi mistrzostw świata. No tego już nie pomnę. I został jej zagrany hymn Kazachstanu, ale z filmu Borat. Było gigantycznym skandalem dyplomatycznym, że ten hymn, bo ponieważ on ma tam bardzo niecenzuralne słowa, ten film. Kto oglądał, ten, ale to jest ciekawe, że Polacy mają takie podejście o Kazachstanie, bo przecież w samym Kazachstanie mieszka mnóstwo Polaków. Ty sam mi o tym mówiłeś, że tam można bardzo często spotkać polski język. Tych mnóstwo przesiedleńców jeszcze z czasów wojny zostało tam i się osiedlało. W kościele, czy właśnie tak, no to spotykaliśmy tam, tam takich starszych ludzi, co opowiadali właśnie, że on z Warszawy, tam jego córka w Warszawie, on był przesiedlony i ciężko wrócić i tak dalej. No. Także no, na tą historię trzeba też spojrzeć i tak trochę, no, śmiechy śmiechami, ale też fajnie jednak zweryfikować pewne poglądy. Tak, fajna sprawa. Spotykasz tych ludzi? Masz jakiś taki kontakt, czy sporadyczny, jak się w kościele? Z kilkoma mamy jakiś kontakt. Na WhatsAppie piszemy, czasem mieliśmy się spotkać, jak tam do konsula jadę coś załatwić, no to wiadomo, spotykam Polaków, to właśnie z konsulami rozmawiam. Ale tak na ulicy, no to ciężko też. Też są właśnie starszej daty, dużo Polaków jest. No jasne. Odbieramy telefon, kolejny. Kto jest tym razem z nami? Halo, 22 219 94 42. Halo, cześć, Michał z Warszawy. Cześć Michał. Witam. Pytanie do Konrada, no bo jakby jest gościem. Ja jestem kibicem Polonii Warszawa. Pamiętam cię jeszcze z młodej ekstraklasy. W ekstraklasie się tam akurat nie nagrałeś, bo chyba kontuzję miałeś. Tam jak na wiosnę były jakieś szanse. Jak ogólnie wspominasz tą drużynę Stokowca? No bo to jest taka drużyna, która się gdzieś tam w historii ekstraklasy zapisała charakterologicznie. I czy możesz jakieś takie fajne wspomnienia w szatni przytoczyć? No ja byłem młodym zawodnikiem, tak? Wchodziłem właśnie do tej seniorskiej piłki. Drużyna była bardzo poukładana, dużo dobrych piłkarzy było. Tak? To była wiosna, to był 2013 12-13, tam był Wszołek, Teodorczyk właśnie. I to były czasy Gołębiecki. Kto pamięta film Adama Drygalskiego, który tutaj też się często pojawia w Weszło, ten doskonale wie, bo to były te czasy tego niesłynnego... Jak ten film się nazywał? Ty w tytule miał? Nie pamiętam, jak ten film się nazywał. My go wtedy puszczaliśmy w Canal Plus. Tak. Kasa będzie jutro. Kasa będzie jutro, ponieważ były to przygody i to były te historie. Oj, tam wesoło było. Tak, Ireneusza Króla. Inaczej niż Bora, ten film pokazuje całą prawdę o tym, co się działo w tym czasie w Polonii. No ja byłem młodym zawodnikiem, nie doświadczyłem tego tak jak ci starsi, tak, no bo ja tam kontakt miałem, same stypendium, tam jak jeszcze właśnie mama mnie wtedy utrzymywała, bo to były czasy po liceum zaraz, no to jakoś tam nie byłem jakoś mega zły na te pieniądze, ale drużyna była fajna, wyniki robiliśmy. Dużo chłopaków właśnie wypłynęło później na większe granie. Trzy spotkania w Ekstraklasie? Wtedy zaliczyłeś swoje pierwsze mecze właśnie w Polonii Warszawa. To wtedy pierwsza Soduwa się pojawiła? No tam była trochę Soduwy właśnie, uderzyło do głowy, jak to młody człowiek. Ale to dziwne, zobacz, kasy żadnej wielkiej nie dostała Soduwa, nie? No ale bo wiesz, tak jeszcze trzy mecze, już myślał, że jest pan kozak, pan piłkarz. Właśnie to był wtedy największy błąd, bo myślałem, że będę panem piłkarzem, później że się szybko zweryfikowało, trzeba było zejść niżej, żeby się ogarnąć życiowo, sportowo. Może słuchaj, to było dobrze. Czy ty, zobacz, będą wątki naszych, patrz jak to się ładnie wszystko krosuje. Maciej Turski mówi ci to coś? Gra jest takim chłopakiem w młodej ekstraklasie w Polonii Warszawa? Kurczę, nie pamiętam.
No, ważne, że on się pamięta. To jest chłopak, który prowadzi u nas oktagon, tak, na przykład to z Mateuszem Borkiem. On dzisiaj się zajmuje sportami walki. Notabene zdaje się, że mi przysłał te pytania do ciebie, więc zaraz ci je będę zadawał tutaj z telefonu, jak tylko sobie zerknę. No nie był wielkim piłkarzem, więc go nie pamiętasz po prostu. No posłuchaj, on ma ten temat zupełnie inny. Nie, bo taki inne zdanie. Pechowym. Pozdrawiamy Maciek, cię Maciek, pozdrow. Bardzo serdecznie. Obejrzyj sobie oktagon, do ciebie przypomnę. Zawsze ma takie kwieciste koszule tutaj w trakcie oktagonu, jak prowadzi. 219-94-42. Czy mamy kogoś na linii, czy jest ktoś z nami z pytaniem do Konrada? Halo? Halo? Chyba nie. Chyba jeszcze nie mamy w takim razie. To jeszcze nie mamy. Adaś, masz jakieś tematy, bo jakby co, to pewnie. To możemy. Ja chciałem cię podpytać, bo zawsze jak w magazynie Lig Egzotycznych teraz prowadziłem taką zasadę, że mogą widzowie dzwonić i zawsze dzwonią i pytają, czy z danej ligi dany zawodnik by sobie poradził w Ekstraklasie. I zastanawia mnie, poza Wagnerem Law, takie nazwiska, które mógłbyś wymienić jednym tchem, jeżeli chodzi o najlepszych piłkarzy, z jakimi grałeś tam w Kazachstanie. No to Jacek przede wszystkim. No dobra, ale Jacek to jest takie oczywiste, takie, które polscy kibice mogą nie kojarzyć. W tamtym roku był Islam Ham, który poszedł do Ali, do Dubaja. Tak, to się wydaje, że Emiratów. On pod względem jakościowym, piłkarskim, czysto by sobie poradził. Techniczny bardzo, nie? Tak, taki. Technicznym, nie wiadomo jak to, wiesz, względem takim czysto, czysto przesiedleńczym, jakby z Kazachstanu on do Europy wyjechał. On kapitanem reprezentacji Kazachstanu jest. Tak, tak, jest. No, dziewiątka, największa gwiazda w Kazachstanie, najlepszy piłkarz tam, najbardziej rozeznany. I rozumiem, że mu się nie spieszy, żeby gdzieś wyjechać, tak? No, dojechał do Emiratów. Ale że nie spieszyło mu się tak, żeby przez dłuższy czas, żeby tam siedzieć, zostać królem, wolał być królem podwórka? Tak, tak, wydaje, że tak. No, miał 27 lat, jak wyjeżdżał do Al-Ain, dosyć późno. Tak, no tam, kto tam jest? Tomasow Zastany na pewno by sobie poradził, tylko że on już jest też... Chorwat. Tak, on już jest też właśnie wiekowy. Mikanowicz od nas. O tym Chorwacie mówiłeś jeszcze w styczniu. On środek pomocy? Czy nie, skrzydłowy? Prawa, lewa pomoc. Okay, prawa pomoc bardziej z lewej nogi schodzi. Dużo bramek tam strzelał, pamiętam. W tamtym sezonie, tak. W tym sezonie jakoś tam za dużo nie strzelił. Cztery gole. Tam właśnie mniej grał. No to on by sobie na pewno poradził. A stać polski klub na takiego wyróżniającego się zawodnika z Kazachstanu? Żeby go ściągnąć tutaj do Ekstraklasy? Czy to jest inna w ogóle półka? Ja myślę, że mogłoby być tak samo, jak ściągać Polaka do Kazachstanu. Znowu musisz zapłacić za tą dużą zmianę geograficzną dla takich chłopaków, którzy na pewno tam są, są gwiazdami. Zależy, kto jest. Zależy, czy by chcieli właśnie grać w piłkę, czy by szli na pieniądze. No bo tak jak Żukow, mi się wydaje, że Żukow nie dostał wielkich pieniędzy w Wiśle Kraków. Tak, to prawda. On bardzo chciał do Europy. Tak, to prawda. Bardzo chciał się spróbować. On był takim właśnie, on też dużo mieszkał w Europie, tam wcześniej grał, więc on był takim zawodnikiem. Tak, bo to jest chłopak w Belgii, który się tam... Który zna języki i łatwo by mu było odnaleźć się właśnie w Europie. Czekaj, czy wy się jeszcze zdążyliście... Tak, i powiedz mi, masz okazję go obserwować w Wiśle Kraków? Tak samo jak w Kazacie. No właśnie, on wchodząc tutaj do ligi naprawdę robił bardzo dobre wrażenie. Wtedy on tak, później chyba przycichał, jak było. Tak, tak, ale początek miał mega, bardzo dokładnie taki tak wybiegany. Samo. Tak, bardzo piłkę dobry. Wszędzie, swój mecz ma tu, tam jest, wszędzie jest, no, dobry zawodnik. To pytanie od Maćka ci zaraz zadam, Turskiego, bo jest to pytanie o Polonię Warszawa znowu. Na chwileczkę wrócimy, ale wcześniej odbierzemy telefon od jednego z was, bo już jesteście na linii, także kto jest z nami? Halo. Dobry wieczór, z tej strony Rafał z Wierzchowa. Cześć, Rafał. Cześć, Rafał. Witam, Rafał. Konrad, przede wszystkim gratuluję mistrzostwa. Dziękuję. Konrad, kilka miesięcy temu wracałeś z Nowego Jorku przez Warszawę i na lotnisku Chopina miałeś taką sympatyczną sytuację. Czy pamiętasz tego trenera, który cię kontrolował i czy zamierzasz dotrzymać danego słowa? Na jakim lotnisku? Bo nie słyszałeś. Ale ja nie wracałem z Nowego Jorku. Wiem, o którą sytuację chodzi, ale wracałem z Almat dokładnie. Okej. Nowy Jork. Posłuchaj, sami znajomi do ciebie jacyś dzwonią. Co obiecałeś temu? No nie wiem, właśnie. Nie pamiętam dokładnie, co obiecaliśmy. Na pewno zapłaciłem za cło, którego nie powinienem płacić. Trochę mnie chłopak wyrolował. Naprawdę? No to, tak, ale dobra. Wiesz, jak to młody zawsze, młody no pelikan wszystko łyka. Myślałem, że chciał mi pomóc, nie pomógł mi. Właśnie mnie trochę mnie tam zakręcił. Zobaczyłem, co, którego nie musiałem, a nie pamiętam, co mu obiecywałem, bo już co obiecał? Trochę tam czasu spędziłem. Co obiecał? Nie, oczywiście nic nie obiecywał. Tak chciałem tylko przypomnieć się i pozdrowić tutaj od chłopaków z Wieliszewa.
Pozdrawiam. Pozdrawiamy, dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. 219-94-42. Rozmawiamy. Nie pamiętasz, że mnie federował. No, takie rzeczy się nie zapomina. Słuchaj, pyta cię Maciek Turski. Jak mówię, kolega z młodej ekstraklasy, jak się dowie, że go nie pamiętasz, to zaraz zapyta jeszcze o ostrzejsze sprawy. Jak wspominasz złote czasy Polonica Ireneusza Króla? No to już mniej więcej o tym mówiłeś. Kiedy dostał mieszkanie, 1200 zł stypendium i został królem życia. Czego go te czasy Galeriana nauczyły? No czy Galeriana, to bym za dużo powiedział. Na galerię to nie było czasu. To 1200 rozumiem, galerian męska, to jest rodzaj męski od galerianki. Tak. Ale wiesz, taki, jak dostajesz 1200, to nie poszalejesz. No to są te czasy, kiedy dostawałeś 1200 i kupowałeś sobie koszulę za 400. To już też wiem. Aha, za 250 wtedy były jeszcze tańsze były. Tańsze były, no nie, to powiedziałeś, no nie, że 400. Że to tak jak mówiłem. No, po inflacji. Ten okres młody byłem, Warszawa mnie trochę tam zaskoczyła, Warszawa mnie trochę tam światła wielkiego miasta. Tak, wciągnęła mnie na jakiś czas, na szczęście dużo z tego wywnioskowałem. Zmieniłem trochę swoje, znaczy trochę nawet o 180 stopni, czy tam o ileś te moje podejście do życia, do piłki nożnej przede wszystkim. Ale zapytam cię na poważnie, czy było ci tego potrzeba? Czy to jest coś, co, że młody człowiek powinien się z czymś takim zderzyć właśnie, żeby potem, żeby być po prostu mądrzejszym? Że każdy się musi sparzyć samemu, żeby... Znaczy nie wiem, czy każdy, no różni są ludzie, różną mają mentalność. Na przykładzie moim na pewno mi to pomogło, tak? Mm-hmm. Może jakbym później się z tym zderzył, to by był gorszy problem, bo miałem dużo czasu na nauczkę, na wyciągnięcie wniosków, na ogarnięcie się życiowe, piłkarskie, tak jak mówię. Mm-hmm. Więc no dużo mi się wydaje piłkarzy młodych, którzy wyjeżdżają do dużego miasta, spotyka się z tym, że trochę im tam zaczyna świrować w głowie. Myślę o innych rzeczach, nie o piłce, no i później się okazuje, że się budzą w trzeciej albo czwartej lidze i się wtedy ogarniają, a no wtedy to już jest za późno. Tak? No, to... Nawet zobaczcie ten skład Polonii, w którym debiutowałeś w Ekstraklasie. Miłosz Przybecki, Daniel Gołębiewski, to też wtedy byli zawodnicy młodzi. No dzisiaj nie grają nigdzie za granicą, nie zdobywają Mistrzostwa Kazachstanu, nie mają prawa myśleć o jakichś większych transferach. Kurczę, cały czas nawet możesz. Nie wiem, gdzie jest Gołąbek. Gołąbek ostatni raz go komentowałem, jego mecz, kiedy występował w Legionowi. Było... Razem z Burym zresztą, razem z Marcinem właśnie. Burchardem. On był ze mną w Pogoni Siedlce. No wiesz, ale przecież Gołąbek ciągle nie ma 30 lat, wydaje mi się, że on jest ciągle chłopakiem. Przybecki gdzie... chyba też nie przecież. Zaraz zobaczę, gdzie jest Gołąbek. Więc, nawet, no wiesz, zobacz, masz porównanie chłopaków, którzy z tobą grali i dzisiaj no, przepadli dla wielkiej piłki. Ty jeszcze jednak cały czas możesz myśleć. My tu w ogóle sam fakt, że poruszamy temat reprezentacji. No, jak, no właśnie, bo, jakie przypadłem tutaj. O poważnym graniu w piłkę, więc tobie to chyba faktycznie jednak pomogło. No na tamten moment na pewno, no też wiesz, różni ludzie różne problemy mają, wiesz, też ja akurat wtedy zauroczyłem się Warszawą, to było w moim przypadku takim problemem, no i wyszedłem z tego, tak, wyciągnąłem wnioski i na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że mi to pomogło. Słuchaj, wspominałeś też o pewnym trenerze, o trenerze Gołasiu z Zagłębia Sosnowiec, tak. Trener od przygotowania fizycznego. Świetny ale człowiek. No właśnie, ale mówię, że miał też do ciebie, znalazł klucz do twojej głowy w pewnym momencie, tak. I pomógł ci bardzo wiele. Ja prowadzę taki tutaj inny program, on się nazywa Mój Pierwszy Raz i tam zawsze zadaję pytanie o zdanie, które zmieniło twoje życie, o zdanie, które zmieniło twoją karierę. Czy to było to, co właśnie... Czy to były te rozmowy z trenerem Gołasiem, który ci w Zagłębiu Sosnowiec, tak? Bo to był ten, już to był ten czas. Tak, fantastyczny człowiek, dużo mi otworzył właśnie głowę na trening mentalny przede wszystkim, na trzymanie swojej wartości, na udowadnienie sobie w życiu, jakie mam dobre cechy, jakie złe, jak zarządzać wolnym czasem i tak dalej. Więc wtedy też mnie dobrze przygotował fizycznie. Mieliśmy spotkania, pokazywał mi różne filmiki, motywował mnie do takiej ciężkiej pracy, no i dużo mi do głowy wkładał tych dobrych rzeczy. Czy dzisiaj też sobie ciągle powtarzasz to, że pamiętaj, jestem najlepszy? Przed meczami szczególnie. Tak? Nie, no tak, tak. Często w meczu, wiesz, jak coś nie wyjdzie, no to trzeba się jakoś zmotywować, zapomnieć o czymś, no to ten właśnie tekst jest najlepszy w tym. Pozdrawiam go serdecznie. Świetny człowiek. Od razu się uśmiechnąłeś, jak ci o nim powiedziałem. Maksyma życiowa. Mamy kolejny telefon. 219 94 42. Kto jest z nami? Halo, cześć. Tobiasz z Gostynia. Cześć. Na starcie chciałem uciąć takie rzeczy, które ludzie mówią, że ciężko się do was zadzwonić. Ja ostatnio przeprowadziłem statystyki i wykonanie 100 połączeń to tylko 6 minut, więc jak ktoś dzwoni po 300 razy, to wcale nie jest tak dużo. Niestety 100 połączeń, 6 minut. Jeszcze raz. Niestety 100 połączeń, 6 minut? 100 jeszcze raz. Około 100 połączeń, tak, naciskając cały czas ponów, to jest około 6 minut. I się udało. I się udało. Nie dzisiaj, znaczy dzisiaj tak, wcześniej nie,
Ale te ilości nie są w przełożeniu na minuty tak straszne. Jak słuchaj, rekordziści podsyłali nam takie swoje screeny z telefonów. Ile razy? 1700 coś? 1700 no. razy próbowali naciskać. Ja nie wiem, szanuję za wytrwałość. O Boże, to do Marcina Najlana chyba. Chyba na ten w ubiegłym tygodniu, wiesz, ten jubileuszowy, ten setne wydanie. No tak. 1700 razy. Ktoś strasznie chciał, bardzo chciał ktoś pogadać z Matmy. No dawaj. Pewnie przy Barszczyku. No nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Dawaj pytanko. Opowiadaj. Okej, niestety w ostatniej chwili zorientowałem się, że jest tak ciekawy gość z kierunku, który mnie mega interesuje. Będę miał dwa pytania. Wiążą się one z tym, że w zeszłym roku miałem przyjemność zorganizować z przyjaciółmi z klasy wyjazd do Kirgistanu samochodem. Był to Opel Corsa B, taki dość hardkorowy wyjazd. I właśnie mieliśmy okazję przejechać Uzbekistan, Kazachstan i z tym wiązałyby się moje dwa pytania. Pierwsze jest takie, że podczas jazdy przez Kazachstan moją największą uwagę zwróciły straszne odległości między miastami, stacjami paliw, sięgające 500-600 kilometrów, tak to zapamiętałem. Z tamtych dróg też nie był najlepszy, dodatkowo wielbłądy na tych drogach. I chciałem spytać, jak wygląda u was sytuacja podczas meczy wyjazdowych, bo Kazachstan to jest bardzo duże państwo. I czy jakby latacie samolotami, czy to są wyjazdy autokarowe? I jeśli są to wyjazdy autokarowe, to jak długo one trwają? Jaki był wasz rekordowy wyjazd? Bo jakby z mojego doświadczenia w tym Kazachstanie naprawdę dość ciężko się jeździ. I to jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie a propos świadomości, mam nadzieję, że żadno się nie powtórzy. A drugie a propos świadomości Kazachów. Kazachów na temat narodu polskiego, bo ja jakby miałem okazję podróżować po tych biedniejszych rejonach i tam w ogóle znaczna część ludzi i w Uzbekistanie, i w Kazachstanie myślała, że w Polsce to mówi się po rosyjsku i jedyna osoba, jaką byli w stanie wymienić, to był Robert Lewandowski. Często o to pytałem. I chciałem spytać o twoje odczucia, jaka jest wiedza Kazachów na temat Polaków, twojego doświadczenia, bo spędziłeś tam dużo więcej czasu. To w sumie ode mnie wszystko i bardzo ci cieszę, że się dozwoliłem. Dzięki, trzymaj się, pozdrawiamy. Trzymaj się. No to odpowiem może na pierwsze pytanie. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, latamy tylko samolotami. Te odległości są naprawdę wielkie. Jeden był wyjazd autokarowy, to jechaliśmy do Rzetysu. Było 5 godzin, a to jest najbliższe miasto od nas. Więc to było 5 godzin podróży autokarem, a w większości latamy samolotami. I najdłuższa podróż z samolotem to jest chyba niecałe 5 godzin. Czy to są dobre drogi? Jak to wygląda? No bo jednak nawet z racji odległości to pewnie nie są autostrady. Ta właśnie do tego miasta była taka znośna. Znośna była, no ja poza Almaty samochodem nie wyjeżdżam w ogóle. Raz miałem tylko podróż właśnie do Kirgistanu, ale to nie... trochę długa podróż. A to sprawdźcie sobie, jest taka fajna stronka The True Size of Map, bodaj tak się nazywa. Okay. I wygooglujcie sobie Kazachstan i przełóżcie go na Europę. To będzie idealnie, żebyście zobaczyli. No tak, ale to jest ta słynna anegdota. No kto to grał w Kazachstanie? Która to drużyna i ten kierownik zespołu? To Jagiellonia poleciała. To Jagiellonia właśnie, tak? I przyłożył kierownik zespołu. Tak, bliziutko to tutaj. Globus mocno zakłamuje. No nie, no nie wiem, czy to widać, bo nie wiem, czy tutaj, zobaczcie, to jest ten globusik taki zabawny. To jest magazyn egzotycznych globusik. Tak, to jest Kazachstan to jest to na błękitno, to nie jest morze, to jest właśnie Kazachstan, to jest ten kraj, a Polska, żebyście mieli świadomość, jest tutaj, to jest tak malutka żółta kropka. Mówię, to jest Polska, odpalcie sobie tą stronę, to jest Kazachstan. Świetnie to pokaże, o jakim kraju mówimy. Oczywiście mamy obok Rosję i Chiny, w związku z tym to wygląda tak, to Kazachstan, ale Kazachstan nadal to jest gigantyczny kraj. Ale tam jeszcze czekaj, drugie pytanie. Tak, było drugie pytanie o świadomość Kazachów na naród polski. Mm-hmm. No to tak jak właśnie kolega wspominał, że dużo osób myśli, że w Polsce mówimy po rosyjsku, tak, że był ten właśnie ten Związek Radziecki, my tam uczestniczyliśmy i oni tak myślą, ale z tymi, co się w Almatach spotkałem, no to wiedzą, jaka jest Polska, gdzie leży i tak dalej, że właśnie dużo też jest, było starszych ludzi, którzy byli przesiedleni do Kazachstanu, tam ktoś kogoś znał, ktoś komuś opowiadał, więc ta znajomość na Polskę i język polski jest znośna. A czy my jesteśmy tam lubiani jako naród? Tak, jesteśmy lubiani, no bo tak... Twierdzą, że jesteśmy przyjaciółmi Rosji, więc, mm-hmm. więc my jesteśmy lubiani. Słuchaj, obowiązuje tam język kazachski, język rosyjski. Ja wiem, że ty chyba w klubie się porozumiesz przede wszystkim po angielsku. Jak to jest? W tym roku już po rosyjsku. Już nie potrzebuję tłumaczy, już po rosyjsku wszystko rozumiem. Już odstawiłem, też chciałem się otworzyć na język rosyjski. Czyli język rosyjski jest obowiązujący, tak, nie jest, kazachski? Nie. Kazachski. A miałeś jakiś wymóg w klubie, że musisz się nauczyć języka, czy to tak samo z siebie wyszło? Sam chciałem też uczyć się w szkole języka rosyjskiego, tam jakieś podstawy miałem, no i wiadomo, że... To się chwali. Że,
że lepiej się nauczyć języka. Po dwóch latach już mogę się spokojnie dogadać. Gawarysz im nóżka już. Ciuciu. Się panie mają. Okay. To ja tylko dodam, że jeżeli komuś się podoba ten Hate Park, to niech odpala magazyn Ligi Egzotycznych o 16 w piątki, bo jest wielu takich widzów, którzy myślą, że ten magazyn jest nudny i wiem, że go nie włączają. Kto i tak włącza? Nie, wiem, że jest z magazynem taki problem, że wiele osób mówi, że nawet nie włącza, bo co mnie interesuje Liga Kazachska. Jeżeli ten Hate Park wydaje wam się ciekawy, to włączcie, bo zawsze jak ktoś włącza magazyn, to zostaje z nim na dłużej. To czekajcie, to jeszcze zróbcie to, żebyśmy wiedzieli, że wam się to podoba. To ja zaraz wejdę na czat w tym momencie. Ja z czata czytam pytania, bo mi tutaj podsyłają, także wy się nie obawiajcie. To najlepsze na pewno zostaną zadane. I co się robi, jak się komuś coś podoba? Daje łapki w górę. Lajkuje się łapki. Dobrze, i daje subę. To zaraz zobaczymy, czy... Zobacz, a ja mam pytanie, dobra? Masz pytanie, tak. A mamy już kolejny telefon, to dawaj, to pytaj. To mam pytanie, właśnie uaktywnili się widzowie magazynu Ligi Egzotycznych. Jest pytanie o waszego prezesa, pana Baranbejewa. Czy to jest ekscentryk, czy to jest gość raczej taki wyważony, czy on się raczej wzoruje na Krasnodarze, bo to też jest taki klub z tamtych rejonów, który chciałby mieć wynik tu i teraz? Czy raczej wizja długofalowa, czy Kairat to jest taki zespół, który w dłuższej perspektywie ma regularnie grać w europejskich pucharach? Dokładnie tak, ma właśnie grać w dłuższej perspektywie regularnie w pucharach, dlatego też stworzył akademię największą w kraju, najlepszą, ściąga same talenty z kraju, no bo z zagranicy jest ciężko ściągnąć talenty do akademii przez jakiś tam wymóg, jakieś są zasady, że nie można obcokrajowców ściągać, no ale ta akademia jest prężna, jest duża. On, prezydent, chce tak budować tak jakby chwałę Kairatu z roku na rok, żeby on najpierw był mistrzem, tak jak my teraz, później żeby był w tej Europie. Przede wszystkim chce być znany w Europie i tam osiągać wyniki. A te młode chłopaki już się przebijają z tej akademii? Powoli tak. No już teraz w tym roku składu? Tam dwóch wychowanków. Jak wyglądają? Czy to jest, a powiedz mi tak, czy to jest budowane, bo wiadomo, wasz trener, to jest, o którym też sobie porozmawiamy, to jest tak. Bardzo ciekawa postać, i który, no właśnie, który przeszedł jakby przez... I młody. Przez, no właśnie, młody człowiek, bo on jest młodszy od naszego przyjaciela Wagnera Lowa o 4 lata, to jest 32-letni facet. Szypewski. Tak, i to jest gość, który kilka ostatnich lat spędził, że tak powiem, w całym kompleksie RB, Red Bulla. Tak, więc niemiecka szkoła. Otóż to, niemiecka szkoła. Czy ta akademia też jest budowana wedle pewnego systemu? No bo rozumiem, że to nie jest zostawione same sobie. No to też ma właśnie wykładnik, że wszystko jest robione spod pierwszy zespół. I taktyka, i przesuwanie, wszystkie niuanse mają być tak, żeby gotowi zawodnicy wchodzili od razu do pierwszego zespołu i nie musieli się tego od nowa uczyć. Czyli jesteście takim małym RB również, jeśli chodzi o tą akademię. No pewnie nie masz porównania z tym, co się dzieje w Lipsku, ale pewnie to wedle tego... Na pewno się wzoruje. Na pewno się na tym wzorują. Odbierzemy telefon sobie, Adaś, potem pewnie, jeszcze oczywiście. Sobie pogadamy. 219 94 42, wydzwońcie do nas, oglądajcie, lajkujcie. Konrad Wrzesiński, mistrz Kazachstanu sprzed 2 tygodni i strzelec bramki z ostatniego, no nie, sprzed 2 tygodni, jak mówię, sprzed 1,5 tygodnia. Tydzień dokładnie. Tydzień, świeżo, właśnie, świeżo. Świeżutko, to się stało raptem tydzień temu. Po 16 latach jego klub zdobył mistrzostwo kraju, Konrad został mistrzem razem z Jackiem Góralskim. Kto jest z nami? Dzień dobry, Łukasz z tej strony. Cześć Łukasz. Witam. Witam, oczywiście Konrada witam. Mam takie pytanie do Konrada. W sumie nie jedno. Pierwsze, czy wolałby, żeby Widzew czy Polonia była w Ekstraklasie? O, dobre pytanie. Najbardziej chciałbym te dwa kluby zobaczyć, bo są, widzisz, są tytułowane, powinny mieć miejsce. Ojej. Drugie pytanie takie, czy polska liga jest lepsza czy kazachska? Konkret. No, to jest, no właśnie, to jest znowu pytanie z cyklu dla tych, którzy nie oglądamy jeżeli Ligi Kazachskiej. Bym ocenił całokształt. Astana, Aktobe, Kairat, Aumaty, jakby się prezentowały w naszej lidze? Mi się wydaje, że dobrze by się prezentowały, że walczyłyby o tą, Aktobe już nie, bo Aktobe jest teraz pierwszej, tak. Bo tam mieli problemy właśnie finansowe, wcześniej za dużo. No ale do niedawna to jeszcze był klub, powiedzmy, liczący się bardzo. Tak, no myślę, że te dwa kluby, jak my i Astana, na pewno by walczyły o wysokie cele. O mistrza czy o co? Bo wysokie cele to są puchary czy o mistrzostwo? Myślę, że o mistrzostwo pierwszą trójkę na pewno. No słuchajcie, no mamy porównanie po prostu, gdzie Astana występuje jak regularnie. Tak. W fazach grupowych europejskich pucharów. No. Ale jeżeli o całokształt, to mi się wydaje, że polska liga na pewno się lepiej prezentuje, ale też dzięki medialnym, dzięki tym wszystkim też jest bardziej wyrównana, jeżeli chodzi o pierwszy zespół, a ostatni te mecze są wyrównane. No
ekstraklasie kazachskiej tak nie jest. Czy chcesz mi powiedzieć, że zdarzają się mecze, kiedy po prostu jedziecie jak po swoje, nawet na wyjazd? No zawsze. No ja rozumiem, że trzeba szanować rywala, wiadomo. Więc zawsze z nami drużyny wystawiają w większości 6 albo 5 obrońców. Mhm. Z tyłu autobus, jeden napastnik, to idzie na kontę, reszta to jest mecz do pierwszej bramki. Jak się już otworzy wynik, no to już można grać swoje, ale tak to jest ciężkie, są obrona Częstochowy w większości meczów. Okay. Atak pozycyjny. No i to dla ciebie jako piłkarza dobrze, musicie cały czas za takim pozycyjnym grać. Trochę na pewno się rozwinąłem. Bardziej w tym się rozwijasz, niż jakbyś miał grać w drużynie, co cały czas zostawia autobus. Bo wcześniej byłem zawodnikiem, który jest kąty, tam wiadomo, szybkość, długa laga, to musiałem się rozwinąć i też w małej grze. Przekombinacyjne. Ale powiedz mi, a teraz jeśli chodzi o intensywność grania, o tempo grania, o jakby grę w kontakcie, polska liga uchodzi za taką ligę bardzo fizyczną. Zawsze tutaj obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają, to są zaskoczeni, że jest to aż tak bardzo fizycznie. Jak to jest, jakbyś porównywał pod różnymi aspektami ligę kazachską, ligę polską? Fizyczna też jest dosyć mocna fizycznie, taktycznie, no. Ciężko mi ocenić, tak jak mówię, i większość zespołów jest defensywnie nastawionych, chcą grać z nami. Taktyka jest prosta. Tak. Bronimy 0-0. Tak, ale to są ciężkie mecze. To są ciężkie mecze, szczególnie jak jest wyjazd i gramy na sztucznym boisku, nie u siebie. Te sztuczne też wiele do życzenia sobie zostawia. Ile jest sztucznych, ile sztucznych płyt w lidze? Kurczę, zależy, czy to jest wiosna, czy zależy od pory roku. No tak, u nas jest naturalne, jak jest. W Karagandzie jest naturalne, czyli jeszcze jedno. W Tobolu to zależy, czy jest tam ciepło, czy nie. No to. To ci nie przeszkadza, jak się czują twoje części zamienne? W tym roku akurat graliśmy wszystko w Almatach. Ale w tamtym roku no ciężko było, bo co drugi mecz był na sztucznym, a nawet co tydzień było sztuczne boisko. W ogóle mieliście fajne przeboje, bo sezon miał być bodaj w kwietniu wystartować, w marcu. No jakoś tak, za pierwszym razem. I potem ogłosili, że w lipcu, 1 lipca zagraliście chyba jeden mecz, a potem znowu 5 dni później znowu zawieszamy ligę. Tak, na początku zagraliśmy 3 kolejki, później zawiesili to na kilka miesięcy, bodajże nie pamiętam, czy to były 2-3 miesiące, jeden mecz i później znowu zawiesili. A jak w ogóle ta sytuacja teraz wygląda z koronawirusem tam w Kazachstanie? Obostrzenia jakie są? Bez maseczki tam na miejscu? No maseczki wiadomo, ale na otwartym powietrzu nie trzeba maseczki mieć, tylko w zamknięciach, w restauracjach. Ja pokażę, bo mamy tutaj maseczkę, proszę bardzo, prosto z Aumat. Trzymaj. Niech to nie tak zwana. Prosto z Kairatu wręcz, czy z Aumat, ale to tak jest klubowa. Klubowa maseczka, bardzo ładnie widać. Ty chyba jeszcze masz do nas pytanie, prawda? Jeszcze jesteś na linii. Tak, jeszcze mam ostatnie tylko pytanie. Bardzo proszę. Jak ty to robisz, że masz większe zęby niż napis kanał sportowy? Ci powiem, no rzeczywiście masz zęby, jak się uśmiechnąłeś. Okulary dajcie. Później podeszłeś tą pastę, bo to nie dla wszystkich. Trzy razy dziennie szorujesz dokładnie, nitkujesz i jest. No. Możesz wystąpić w reklamie jakiejś pasty do zębów. Też na to zwróciłem uwagę, ale nie wiem, czy to takie światło, ale zęby białe. Nie, to od pasty. Dziękujemy bardzo. W takim razie bardzo, bardzo miło. Dzięki. Adam, tutaj ktoś pyta. Ktoś pyta. Smoku, zapytaj, czy dziewczyny tam ładne. W Kazachstanie? Tak. Konrad, no przecież nie w studiu kanału sportowego. No to zdarza się. Konrad, to do ciebie. Mam żonę, nie rozglądał się za innymi, więc widzisz, ale dobra, ja się inaczej zapytam. A piłkarze, którzy nie mają żon, czy tam jak przyjeżdżają, to się zdarza im wyjść na imprezki i tam gdzieś z dziewczynami zabawiać? No bo Wagner wiemy, że nie, ale były też takie głosy, że jakiś zagraniczny piłkarz jak przeleciał tam do ligi, nie wiem, czy akurat u ciebie, ale no troszeczkę lubili poimprezować tam. W Kazachstanie. Ciężko mi powiedzieć, jak inni piłkarze. Wiedziałem, że taka będzie odpowiedź. Ale u nas w większości przyjeżdżają z rodzinami. Tak jakoś. Aha. Nie wiem, czy polityka klubowa jest taka, czy jak, ale w większości było tak. Te transfery, które były teraz robione, no to był mój wiek albo trochę starszy i wszyscy z żonami, z moim dzieckiem albo żona w ciąży. Ale z dzieckiem to nie był taki wcale oczywisty przypadek, bo ty byłeś w ogóle pierwszym przypadkiem w klubie, gdzie zagraniczny piłkarz miał, urodziło się dziecko tam na miejscu już, bo twoja córa urodziła się w Kazachstanie, na miejscu. I wiem, że też miałeś troszeczkę z tym dużo było problemów, szczególnie papierkowych. No bo tam na początku źle wpisali nazwisko. Później, a to wiadomo, jak w Kazachstanie, no to trzeba trochę pozałatwiać z jednego, tam się czeka, no to nie na już, nie tak jak w Polsce, że są daty podane, tylko może jutro, może za tydzień, może za 2 miesiące.
No tak, zaczęli to robić, to nagle zmienili nazwisko. Mhm. Nie było Wrzesińska, tylko było no, jakoś tak. I później dali zamiast imię Polan, to Konrad Pola. Takie o, Konrad, to składne imię dla dziewczynki Konrad. Więc, tak, więc dużo było, tak, dużo było. Tak, dużo było właśnie tych zawirowań i właśnie przez to też. Ale też słuchaj, ma narodowość roku, polską, rozumiem, urodziła się w Kazachstanie, więc pewnie mogła być też Kazaszką. Mogła być, ale tylko jest jedna tak jakby, dozwolona. Aha, czyli nie możesz mieć dwóch narodowości. Tak, a wtedy jak była kazaska, no to było problem z wizą do Europy. Mhm. Więc nie było co. No nie było co. Ale wiem, że ty miałeś generalnie na samym początku, jak poszedłeś do klubu, taką pomoc w postaci nie zawodnika, członka, człowieka, który załatwiał ci bardzo wiele rzeczy i był taki bardzo nadgorliwy. Jak coś o coś go poprosiłeś, pamiętasz, że opowiadałeś mi, jak o coś go poprosiłeś, to on ci załatwiał dwa razy więcej tego. Tak, tak. No to jest nasz administrator. To jest, o, to jest super człowiekiem. Pomocny jest strasznie. Tak, to jest Kazach, ale mieszkał w Brazylii chwilę, mieszkał tam, no zna dużo języków, jest bardzo takim Kazachem europejskim, tak bym powiedział, bo z tymi zagranicznymi często przesiaduje, często załatwia, no wszystko mi załatwia naprawdę człowiek. Czyli co, jak prosiłeś go na przykład o załatwienie kanapy, to ci załatwił dwie? Tak, no prosiłem go, że na przykład, że, no nie wiem, coś, żeby jutro załatwił, on to dzisiaj przyjeżdżał i załatwił, tak jak teraz miałem problemy, bo niestety mojego psa nie wpuścili na granicy, no to on oczywiście powiedział, że on się nim zaopiekuje. Czy wsiada w samochód, jedzie do Polski z tym psem? Nie, po prostu wziął klucz od mojego apartamentu, powiedział, że przez ten czas, którym ja nie będę w Kazachstanie, to on będzie z moim psem w naszym mieszkaniu, wyprowadzał go i się nim zajmował. Ale to jest chyba takie podejście mocno właśnie Kazachów do Polaków, bo nawet jak sobie tak porozmawiałem z tym dziennikarzem polskim, to on bardzo chwalił Polaków. Mówi, że ma same dobre doświadczenia z Polakami. To też pewnie wynika z tej historii i z tego, o czym ty mówisz, że jednak Polaków jest tam bardzo dużo i oni się też asymilowali bardzo tak, szybko. Tak, może właśnie wcześniej od historii to zależało, że ci Polacy z Kazachami jakoś tam właśnie tą wspólną więź musieli nawiązać i nawiązali i dzięki temu w przyszłości no to prezentowało, że my mamy łatwiej. Słuchaj, idą skoków narciarskich. Ktoś pyta, czy w mediach trąbi się o znakomitych skoczkach z Kazachstanu, bo oni zajmują, z tego co wiem, tak, regularnie raczej bardzo dobre ostatnie miejsca w tych niestety, zawodach. Więc niestety mieszkałem naprzeciwko skoczni, ale nie widziałem tam ani jednego skoczka. Cały rok nieużywana stoi. Jak oni nie trenują, to potem mają takie wyniki. A wiesz co, to mnie zastanawia jedno, bo chwalimy ten Kazachstan, a powiedz coś, co cię zdenerwowało w Kazachstanie, bo nie wierzę, że to jest taki raj na ziemi. Coś jakbyś mógł, to byś zmienił w tym kraju. Na przykład jedzenie. Nie wiem, klimat, jedzenie. Miałeś jakąś przykrą sytuację tam na miejscu. Z jedzeniem? Jedzenie jest europejskie. Są knajpy europejskie, no to nie mogę narzekać. No właśnie, no te najgorsze są odległości, tak? No te latanie. Ze względu na to, że nie lubię latać, no to jest dwa razy bardziej mnie to uciąża, że z jednego miast drugiego, no to trzeba leczyć te kilka godzin, co względem tego, że za tydzień gramy, no to jest ciężar. Mm-hmm. A tak, to temperatury? Co? Wiem, że jak tam przyleciałeś, przyjechałeś za pierwszym razem, to było... Tak, bo w Astanie lądowałem. To ja z Polski wleciałem, było w Polsce, nie wiem, tam 5 stopni. Zimę, a tam grube minusy? Lekka kurteczka, doleciałem do Astany, tam minus 27 i musiałem przejść z tego, z międzynarodowego do krajowego. Krajowe. Tam trzeba było chwilę wyjść. Ja myślałem, że ten wychodzę tam 27 stopni na minusie. Jak tu grać piłkę? Nic nie widać. Mówię, o nie, no, mówię, piękna przygoda. Ale przyleciałem do Almat, w Almatach. Tam na szczęście jest klimat europejski w lato, no maksymalnie plus 37, 36, no to jest znośnie. No a w zimę no to minus 17, minus 15, no to też jest znośnie. A są miasta, gdzie jest minus 40, plus 40. No bo tutaj, tak, no bo tutaj znowu wracamy do tych, no że to są różne, tam są różne strefy czasowe w Kazachstanie? Chyba jest. Tam z zachodu na wschód? W niektórych miastach tam jest plus jedna godzina, coś takiego jest, ale dokładnie nie pamiętam, nie chcę. Słuchaj, ile jest, no już nie za Stany, tylko z Nur-Sultan, bo nazwa stolicy została zmieniona w ubiegłym roku. W 2019 ku czci prezydenta, ile się leci z Almat właśnie do Nur-Sultan, czyli półtorej do dawnej Astany, i półtorej godziny. Tak. No to są już odległości. A przy jakiej temperaturze najniższej graliście? Minus 20, coś takiego. Minus 20. No, sympatycznie. Minus 15. Tutaj w Polsce byśmy mogli już nie wyjść. Ale to akurat graliśmy też pod tą kopułą, co wam mówię. No to tam właśnie było troszeczkę inna temperatura. Musimy zwrócić uwagę na to, że jaką tam mają infrastrukturę, nie? Że, bo w Polsce nie mamy przecież boisk pełnowymiarowych pod kopułami takich, żebyśmy mogli grać ligowe mecze. Chcę ci powiedzieć, że chyba w ten weekend w jakiejś niższej lidze odbył się mecz pod balonem. No to w niższej lidze, ale w Ekstraklasie chodzi mi o to, że jeszcze nie mieliśmy przypadku, nie? Że w Ekstraklasie graliśmy. Gdzie to było? Zaraz to sobie znajdziemy. Mamy telefon od kilku minut, ktoś na nas czeka, także bardzo prosimy i przepraszamy z góry, że tak, że musieliśmy na ciebie poczekać chwilkę. Halo, kto jest z nami? Halo, dzień dobry, Sebastian z Opola. Cześć Sebastian. Cześć Sebastian.
Witamy cię. Ja mam pytanie właśnie do pana Konrada, właśnie w sumie dwa pytania. Pierwsze o te skoki narciarskie. Czy Kazachowie coś interesują się skokami, czy mówią o tym, bo z tego co wiem, to Kazachstan w ostatnich latach zainwestował sporo pieniędzy w skoki i czy to przynosi jakieś efekty w popularności tego sportu w Kazachstanie? No właśnie słyszałeś, że jedynym skoczkiem jest Konrad chciał skoczyć. Nie, niestety nie słyszałem, czy jest popularny, czy nie. No, na co dzień tego się nie da odczuć. Nikt nie mówi na ten temat, nie ma jakichś tam zapowiedzi w telewizji nawet, czy w gazetach, czy na Instagramie, w social mediach, nic takiego, więc wydaje mi się, że nie. Czyli cisza. Mhm. A drugie pytanie? A drugie pytanie to, bo skoro jesteś teraz mistrzem Kazachstanu, to rozumiem, że od kolejnego sezonu będą rozgrywane u was eliminacje Ligi Mistrzów, tak? Tak, dokładnie tak. I to od której rundy? Od pierwszej, od drugiej? Chyba od pierwszej, dokładnie chyba pierwsza. Pierwsza runda. Pierwsza runda, tak, pierwsza runda. Od pierwszej rundy. No dobra, no to dziękuję, to z mojej strony wszystko, pozdrawiam. Słuchajcie, tutaj jest tak, to jest, widzę, że skoki zaczęły się przebijać mocno. Ktoś tutaj pisze tak, akurat Kamil pisze na czacie, bez ignorancji smoku, akurat skoki są tam dość niszowe, ale uwaga, mają solidnych skoczków jak Tkaczenko, czy piekielnie zdolnych, nawet jak na skalę światową, Wasiliew, czy Mizernych. To tak, tylko zaznaczam, żebyście mieli świadomość, śledź Tkaczenkę i Mizernycha i Wasiliewa. Ja tylko Wasiliewa, takiego Rosjanina. Ja też. Pamiętam, ale Estończyka. Kazacha. Nie jest Estończyka, Rosjanin. Ale mówię, Wasiliewa piłkarza, Estończyka. A, no tak, ale ja mówię o skoczku Wasiliewie Rosjanin. Taki zawsze wyglądał jak dużo gorzołki w siebie w domu. Był, czasy Małysza chyba. No widzisz, no on to niedawno, on jeszcze chyba skakał w ubiegłym roku. On tam ma za 124 lata ciągle skacze. Jak miał taką konkurencję, że Konrad miał skakać jako jedyny z Kazachstanu, to dalej skacze. Kto to wie, rzeczywiście. Opowiedz nam troszkę o Jacku Góralskim, czyli o twoim koledze klubowym. Już trochę sobie o nim porozmawialiście, ale powiedz mi najpierw, na pewno rozmawialiście, na pewno dzwonił do ciebie, konsultował z tobą swój przyjazd. Tak, czy dużo czasu zajęło ci przekonanie go, że warto, że to nie jest żadna egzotyka? Ja też nie chciałem przekonywać tak go za bardzo, jakby to nie była jego decyzja, no to też nie chcę później mówić, ale jest tutaj fajnie. Jak no jasne, jak to jest nie pięknie, będziesz podejmował decyzji za niego. Bo później może być tak, że nie spodobał mu się i będzie miał pretensje, a on mówi, że jest fajnie, a mi się nie podoba. Więc ja mu powiedziałem, jak jest, jak dokładnie jest w klubie, plusy, minusy, co może mu się podobać, co nie. A co mu powiedziałeś za minusy? Już nie pamiętam tam. No to odległości. Dawno było. Odległości na pewno, to, że będzie się męczył na sztucznych boiskach, że to jest ten najgłówniejszy minus ligi. To mu właśnie mówiłem. Przekonywać go nie przekonywałem, ten bardziej do niego dzwonił. Bardzo go zabiegali, bo zabiegali o niego wcześniej, w zimę, żeby go, nie w zimę, w lato. Bo on przyszedł w zimę, no to w lato. Okienko wcześniej, żeby go tam do Kajdatu ściągnąć, ten mu przedstawił wizję, dyrektorzy mu przedstawili wizję, zobaczył jak to jest. Więc... Kądziu, a powiedz mi, czy on jest, oczywiście nie można polegać na Transfermarkcie, jak na czymś, na jakimś wyznaczniku, nie wiadomo czego, no niemniej, kiedy spojrzy się na wyceny zawodników, no one mogą się naturalnie różnić, bo to jest, to rynek kształtuje ceny, nic innego, ale Jacek jest najwyżej wycenianym waszym piłkarzem w tym momencie. Tak mi się wydaje. Na pewno razem z tym chłopakiem z Ukrainy, który ma również nigry. Właśnie, to jest dwóch najdroższych w tym momencie piłkarzy. Nasz przyjaciel Wagner Love pewnie z racji wieku, no już, nie można za niego dużo płacić. Nie można za niego zarobić, skeszować bardzo dużo. Czy Jacek jest tam traktowany jako gwiazda przez kibiców, przez media? Czy od niego się więcej wymaga? Czy ja wiem, on na pewno pokazuje na boisku, jak dużą wartość ma swoją, bo nie ukrywam, że on nam bardzo dużo pomógł. Był, jak tam wszyscy mówili, on był sercem Kariatu. Czy było źle, czy było dobrze, on w tych meczach pokazywał wysoką jakość, wysoki poziom, że kibice go pokochali, zawodnicy w szatni też go pokochali, stwierdzili, że jest pitbullem, że naprawdę ciągnie naszą tą grę. Czyli też ma ksywę pitbull tam? No ma, no, zawsze miał. Mieć, oczywiście. Ale nie, no, ale piłkarsko jakościowo, wcześniej tam jak słyszałem o nim, że tylko ślis i tak dalej, walka, no to w kadrze zupełnie co innego pokazuje, też w kadrze pokazał to. No właśnie, czyli ciebie to w ogóle, do tego zmierzam, dla ciebie to nie była zupełnie niespodzianka to, co pokazywał na ostatnim zgrupowaniu, w ostatnich meczach.
szansa? Żadna, żadna. Ja trenuję z nim w dwójce, wiem jaki on jest techniczny, wiem jakie ma swoje atuty, nie ma atuty, więc to już się śmianie, że jakieś tam ślizgi czy coś, no to mi się wydaje, że jest nie na miejscu, bo pokazuje to mi jakoś i w klubie, i jakby ktoś oglądał mecze, kiedy atuty oglądałeś, czy to każda akcja przez Jacka przechodzi, on tam więcej rozgrywa na pewno niż w reprezentacji Polski jeszcze. Tak, no rozgrywa, bierze na siebie ciężar, robi dribbling, przychodzi, daje prostopadłe. Czyli super, po prostu lider zespołu. Tak, moim zdaniem najlepszy zawodnik w tym momencie w lidze kazachskiej. Wręcz. Tak. Macie wybory najlepszego piłkarza, czy tam są jakieś takie gole? Mamy, są. Kiedy to będzie? No to pewnie po sezonie. No po sezonie. Ale to Jacek duże szanse ma na to chyba. No mam nadzieję, że tak, mi się wydaje. Że... Czy będą też wybory na innych pozycjach? Najlepszy skrzydłowy, grający po lewej stronie. Najlepszy skrzydłowy, bo ja wiem, kto jest w swoim mniemaniu najlepszy, jestem najlepszy. Masz szansę, uważasz? Nie wiem, to ja nie decyduję. No ja wiem, rzucę tą piłką. No. Jego trzeba zajęć. No dobra, no powiedz mi, czy są tam jakieś zawodnicy na twojej pozycji w całej lidze? Tak, no, tak szczerze, no. Raptem może ich być 11, no. Ja, no. Ciężko mi się zawsze ocenia moją grę, tak? No i lubię siebie oceniać, zawsze stwierdzam, że inni mnie ocenią przez pracę i przez wyniki. No jest dużo. Jest kilku dobrych zawodników na mojej pozycji, więc no, jakieś nazwisko daj. Balsygian z Astany, Tomasow z Astany, Mazoro z Tobolu. Konostaj. No, tak. Tobolu Konostaj. A powiedz tak, kto dokonuje wyborów? Bo to różnie tutaj bywa. Tutaj kibice, na piłkarze. Kibice, piłkarze, dziennikarze. Nie różnie wiesz? Tam jest. Po instacie też patrzą czasem, po tam. O, to bardzo, to bardzo mało wiarygodne, tak, po instacie. 11 kolejki po przeważnie jest po instacie. Tak? Tak, tak. To... Zależy gdzie, no zależy. Chyba najlepiej jak piłkarze wybierają, tak mi się zawsze wydaje, że jest zawsze najbardziej piłkarz miesiąca przez tych wybierany. Na koniec nie wiem jak to jest wybierane, czy przez trenerów, czy przez działaczy, czy przez kibiców. Nie mam pojęcia, też się nie zagłębiałem w tym. Okej, mamy kolejny telefon, słuchamy, kto jest z nami. Witam, Kuba z tej strony. Cześć Kuba. Cześć Kuba. Mam dwa pytania. Jedno do Konrada, drugie do Tomka, więc jeżeli mogę zacząć najpierw do Konrada. Czy przed przejściem do Kazachów była jakaś oferta z Lecha Poznań? Czy to jest nieprawda, wystane z palca przez dziennikarzy? A nie oglądasz od początku programu, co? Przyznaj się. Sobie. Nie oglądasz od początku? Nie, dopiero niedawno. Rozmawialiśmy na ten temat. Rozmawialiśmy o tym na początku programu. Tak, była oferta. A, okej. A drugie moje pytanie do Tomka jest w takim razie takie, czy podjąłby się zrobienia takiego dokumentu o początku lat 90., ponieważ no, zna większość tych piłkarzy, którzy grali w tamtym czasie w Ekstraklasie, jak wyglądało ustawianie meczów, czy te mistrzostwo w 93., 94. było faktycznie nadane uczciwie, czy to jest w ogóle niemożliwe, żeby się podjąć takiego dokumentu o dawnych czasach. Wiesz co, nie wiem, musieliby jeszcze chcieć rzeczywiście ludzie rozmawiać o tamtych czasach, bo chcę ci powiedzieć, że rzeczywiście znam wszystkich aktorów tamtego widowiska, no bo to jest moje pokolenie, no jakby nie było, jesteśmy w podobnym wieku i niektórzy się zarzekają, że wszystko było czyste, inni twierdzą, że to było tylko wyrównywanie szans. Jeszcze inni mówią, że nie wiem, czy dzisiaj jest możliwe dotarcie do obiektywnej i jedynej prawdy. Kowal na ten temat mówił chyba, wiesz co, w tym moim pierwszym razie. Musisz sobie odwinąć. Opowiadał w tym Wojtek Kowalczyk. Znaczy, no tak, ale to samo na przykład Szczęsny opowiadał zupełnie co innego. I zastanawia mnie, co no dziennikarze się boją, bo nie chcą wejść na Bułgarską i więcej na Łazienkowską, czy po prostu większość powie, że a już nie pamiętam wśród tych piłkarzy i trenerów i sędziów, którzy w tym czasie działali. To ile to było? To było 27 lat temu, no to jak mogli nie pamiętać? To musieli być naprawdę bardzo wybiórczą pamięć. Bardzo chcieliby nie tak, pamiętać. Tak. No a właśnie Maciek Szczęsny, tak. I Maciek ma zupełnie inną optykę na to, a jeszcze z paroma piłkarzami kiedyś na ten temat rozmawiałem. Wiesz co, myślę, że dzisiaj jest to nie do opowiedzenia taka historia od początku do końca. Ale to mogłoby być ciekawy temat na taki film dokumentalny. Pomyślimy. Dobra, no to dziękuję bardzo i chciałem powiedzieć, że ten mój pierwszy raz to jest zajebisty program. Bardzo się z tego powodu cieszę. Naprawdę cieszę się bardzo, a ty odwiń sobie początek tego naszego dzisiejszego hate parku, bo na początku Kądzio opowiadał o ofercie z Lecha Poznań, o trenerze, o Adamu Nawałku, jak mówił Franciszek Smuda i wtedy będziesz mógł się dowiedzieć o odpowiedź na swoje pytanie o Lecha. Dobra,
Dzięki wielkie. Trzymaj się. Ja się, Konrad, zadam inne pytanie, powiązane trochę z tym pytaniem. Jakbyś dzisiaj dostał ofertę z Ekstraklasy, z klubu. A ty męczysz cały czas o tą Ekstraklasę. Męczę, bo to zawsze ludzi też interesuje, jak jest zawodnik, który wyjechał z tej ligi i chce, i chcą go, widzą, że sobie radzi gdzieś za granicą. Czy jakbyś dzisiaj dostał ofertę z Legii albo z Lecha, powiedzmy podobną finansowo do tego, co masz w Kazachstanie, to jaka byłaby twoja decyzja? W ogóle rozważałbyś, czy byś odrzucił w ogóle? Bo... Rozważałbym, na pewno bym rozważał. Z topowego klubu z Ekstraklasy, wiadomo, zawsze człowiek powinien to rozważać. Wszystkie plusy, wszystkie minusy. Konsultowałbym to z moim agentem, z rodziną, byśmy usiedli spokojnie. Zastanowili się, co chcemy na przyszłość, jak chcemy, jak to robić, więc mi się wydaje, że na pewno jakby przyszła, jakby była, to bym ją rozważał. A rozważasz ile razy bywasz w Polsce? No dzisiaj jesteś, ile razy udaje ci się przyjechać? W tym roku. No właśnie, bo to na pewno też nie jest łatwe, co? Taka, to jednak być jednak z dala od Polski tak długo. Masz plus taki, że masz tam rodzinę na miejscu, nie? Że jest żona, że jest córeczka, więc... Teraz już długa będzie córeczka, bo żona jest w końcu ciąży. Tym bardziej widać, że się tam podoba na miejscu. Uważaj, już masz przeboje z urzędem stanu cywilnego. Ale już teraz będziesz wiedział, jak to wszystko załatwić. Żeby nie została Konradem. A interesuje cię taki model kariery, jaki sobie wybrali na przykład, nie wiem, Gikiewicz, Mierzejewski, że zwiedzanie takich krajów mocno egzotycznych? Tak, odpowiedziałem chyba nawet na Weszło kiedyś było tak, takie pytanie, czy interesuje mnie kariera jak Mierzejewskiego, czy bardziej taka, wszystko mnie zależy. Czyli nie wykluczasz. Zależy jak, gdzie, dokładnie, nie wykluczam niczego. Ale to dzisiaj jakbyś dostał ofertę z mocnego klubu polskiej ligi i mocnego klubu ligi zagranicznej, jakieś tu w Europie, to Europa najpierw jeszcze, czy powrót do Polski? No Europa, myślę. Słuchaj, jest pytanie takie od Pawła z czata. Zresztą on wpisał się jako Paweł Czat. Smoku, zapytaj, czy Konrad zrobił już prawko, czy dalej jeździ na prezencie urodzinowym z Sosnowca? Kolejne insiderskie info. To było za... Chłopaki ci na bazarze kupili prawo jazdy? Kupili prawo jazdy i kupili mi taki rowerek dla chłopaka, tam, nie wiem, 7-letniego dla dziecka. 4 kółka? 2 kółka, ale taki do prowadzenia. Taki, aha, okej, okay, taki bez pedałów. Tak, jeszcze nie do siedzenia, tylko do prowadzenia. Ma prawo jazdy? Tak, zrobiłem prawko w Kazachstanie, cieszę się z tego powodu, że nie muszę jeździć na tym. Jak się w Kazachstanie właśnie robi prawko? Robi prawko się, no, podobnie jak w Polsce, jest egzamin. A nie mają jednego ronda, tak jak w Łomży, słuchajcie. Wszyscy do Łomży. Jest trochę nawet podobny do polskiego, a jeśli się, no tam trochę wolna Amerykanka jest. No właśnie. A jednak, każdy się przed każdego, moja żona pierwszy raz jak wsiadła do samochodu, tam chyba w pierwszym miesiącu jak wyjechała, to po 10 minutach ustała, powiedziała, że rozpłakana żona, że nie chce tu jeździć. Nikt nie chciał wpuścić. 2 zderzaki do wymiany. Tak. Nie, akurat tego wypadku nie było, ale przestraszyła się, no bo każdy się wpychał, każdy nie chciał puścić. Tam, żeby ktoś przepuścił pierwszy, no to nie ma szans. Aha, ale im większy samochód, tym... Światła są, słuchaj, respektują światła, zielone światło to jest zielone światło? Tak, światła tak. To tak, tak? No, światła, ale pasów już nie, na przykład. Pasy zapinają, czy nie? Trąbią? Trąbią strasznie. Tak? Przeklinają na siebie? No, w swoim języku, tak. Czyli trochę chaos. Jest chaos. Jak ktoś przepuszcza, to wiesz, że to jest obcokrajowiec. No raczej. No, tak, dokładnie tak. Okej, kogo mamy na linii, bo mamy chyba kolejny telefon. Jest ktoś z nami? Cześć, Sebastian, kibic Zagłębia Sosnowiec. Cześć, Sebastian. Cześć, Sebastian. Cześć. Mam takie pytanie do Konrada, bo wielu kibiców Zagłębia Sosnowiec. Ogólnie chciałem najpierw na początku podziękować mu za wszystko, co zrobił w Zagłębiu, za awans, za to, jak się prezentował w Parwach Zagłębia, jak dumnie je reprezentował i w jakim stylu. Jesteśmy bardzo wdzięczni jako kibice. Mam takie pytanie, w związku z... pewnie Konrad będzie uciekał od tej odpowiedzi, ale powiem to ja. Podrążymy go. W związku z tym burdelem, który panuje organizacyjnym w naszym klubie, że tak powiem, chodzą pogłoski, że ogólnie transfer Konrada był mocno niedoszacowany, został sprzedany za tak zwane frytki w klubie. Chciałbym dopytać Konrada, co poszło nie tak w tej Ekstraklasie, bo wiem, był trener Dudek, potem był trener Iwanowska, pojawiały się takie wynalazki jak Torunariga, zaciąg jakiś zagraniczny, paru zawodników tam jeszcze jakoś grało w piłkę, reszta tak za bardzo nie pasowała, taka wieża Babel. Chciałbym dopytać Konrada, co poszło w tamtym sezonie nie tak, jak ocenia organizacyjnie kolejny trener odpalony w tym momencie z Sosnowca, trener Dąbek, ma być tak. Trener Moskal. No już chyba został wczoraj, tak? Kazimierz Moskal wczoraj chyba został. Tak. Prezes i dyrektor sportowy Stanek i teraz obecny dyrektor sportowy Tomczyk dalej nie ponoszą w ogóle żadnych konsekwencji za te nieudane transfery, za nieudane transfery trenerów,
Także chciałbym, żeby Konrad opisał może jak to wyglądało z jego perspektywy, co poszło nie tak i ewentualnie jakieś kulisy organizacyjne, no bo to, co się dzieje w Zagłębiu, to jest skrajna patologia i przeżeranie miejskich pieniędzy. No, mocno, mocno. Toruna Riga. Pamiętam tego Ancymona. A tam jeszcze był taki drugi, słuchaj. Kryptowało może. Czekaj. Król strzelców jakiejś ligi wschodniej. Tak, gruzińskiej. Jak on się nazywał? On wszedł od razu... Ten, Gabedawa. Gabedawa. On wszedł na boisko w pierwszym meczu i od razu bam, czerwoną dostał zaraz. Niezłe ananasy tam grały. Niezłe ananasy, pamiętam ich, no. Toruna Riga. No to tak, odnoszę się od pytania o zarządzanie, nie będę ja nic się wypowiadał, bo to nie moja działka, to inni ludzie powinni rozliczać, a co nie poszło wtedy tak, no przede wszystkim nasza gra, no to my graliśmy na boisku, my zawinialiśmy, my odpowiadaliśmy za wyniki, a nie ludzie, którzy nas ściągają, czy którzy tam decydują o naszych transferach. No dobra, czy oni zrobili wszystko, żebyście grali dobrze w piłkę? No swojego punktu widzenia. Kurczę, no ciężko mi powiedzieć. No, w moim mniemaniu... drużynę i wszystkich się rozlicza za wyniki. No my na boisku zawiniliśmy, tak? My przede wszystkim wychodzimy, bo ten może być najlepszy, ale to zawodnicy powinni pokazywać my. Ale ci zawodnicy, których dostaliście, no dobra, widzieliście ich w treningu, czy oni odstawali od tych, co byli, czy byli faktycznie lepsi? Kurczę, no, czy w tamtym momencie odchodziłem już, jak oni przychodzili. No dobra, Konrad, ale to jedno na boisku. Ciebie na przykład broniły liczby, Żarko liczby, tak? Były chłopaki, które się starały, no ale jeżeli ty zapierdzielasz z przodu, a reszta no, tak zwana nie pomaga i nie dojeżdża, no to coś jest chyba nie tak. No i ktoś musi być odpowiedzialny za te transfery, bo chyba tam kilkanaście tych transferów zostało zrobionych w tamtym sezonie i no i nic z tego nie wyszło. No i została parodia, została czarna plama. Potem. A tu się chyba Kądziu z nimi mijał, z tą ja większością, się... z tym zaciągiem wiosennym. No, jak oni przychodzili, no to ja odchodziłem właśnie w tym momencie, tam kilka treningów, no, nie będę oceniał innych piłkarzy, no bo... Kibice są zarząd, który robi transfery, ludzie z zewnątrz są do oceniania zawodników, ja wychodzę, robię nie, no ale swoje. Byłeś w kontakcie z chłopakami na pewno po tym, jak wylądowałeś już w Kajracie i dzwoniłeś do Sosnowca, no co tam, no nie no. No i co słyszałeś? No ciężko, ciężko się rozmawia, jak nie ma wyników. Sam wiem ze swojej autopsji, czy widzę, jak spadaliśmy, czy jak był w innych klubach w motorze też, jak grałem, to był spadek, no to ciężko jest rozmawiać o czymkolwiek, człowiek się tylko siedzi w domu i denerwuje się na to, że nie ma wyników, presja jest duża, nie ma wyników. Ciężko mi ocenić, co tam nie poszło. W takim razie nie zajmuję linii. Dzięki, Konrad, jeszcze raz za to, co zrobiłeś. Pozdrawiam wszystkich i dobrej nocy. Trzymaj się, oby wam się wiodło z trenerem Moskalem. Ale to ten twój transfer do Kajratu to i tak był takim transferem, na którym klub mógł zarobić, bo Lech, pamiętam, w ciebie chciał dopiero po twoim kontrakcie. Więc tak, jeżeli poszedłbyś do Lecha, to nie zarobiłby klub nic już na tak, na ja miałem pół kontakt, no to nie oczekujmy za zawodnika z Zagłębia, Sosnowiec, który wielkich pierwszy raz w Ekstraklasie, wielkich pieniędzy, ostatnie miejsce w Ekstraklasie, no kto bardziej, że też nie byłeś już nastolatkiem, więc no zawsze ta cena z każdym wiekiem już troszeczkę tak, niższa. Tak, dokładnie, więc... Klub zarobił, z tego powinniśmy się cieszyć, a wszyscy wyszli na tym na plus. Tak, chyba najlepsze, co mogliście zrobić w tamtej sytuacji. No tak. Patrząc z perspektywy klubu. Też mi się wydaje. Dlatego ci mówię, że złapałeś Pana Boga za nogi. No, tak jak to naprawdę nie była zła decyzja. Dzisiaj się możesz szykować do eliminacji Ligi Mistrzów. No chociaż to jeszcze trochę czasu minie, no bo gracie. No właśnie, to dopytajmy go, bo ty w ogóle planujesz tam w Kazachstanie osiąść na dłużej, czy niekoniecznie? Bo kontrakt ci się kończy już zaraz, w styczniu. Tak. W styczniu no. Co przyniesie przyszłość, zobaczymy. No, mamy te kilka tygodni do końca ligi. Rozmowy pewnie się zaczną teraz na temat przedłużania, nie przedłużania. Też jakieś tam wiesz, informacje mam, jakieś tam zapytania są. A czyli klub już się z tobą kontaktował? Jakieś pierwsze rozmowy odnośnie tego przedłużania kontraktu? Na ten moment ciężko mi się. Wydaje mi się, że to może inny plan być na inny rozwój mojej kariery, na inny etap, ale co przyszłość przyniesie, no... To w tej Lidze Mistrzów nie zagrasz, widzę. Ja też tak, między słowami. Słuchaj, czy ty się bardzo zmieniłeś od fizycznie, od momentu wyjechania z naszej ekstraklasy? Od stycznia, stycznia się na pewno zmienił, no, bo jak ale ja wiesz, styczniu, ja pamiętam ciebie z Zagłębia Sosnowiec jeszcze, to ty wtedy byłeś taki... Ja widzę, że ta koszulka twoja... To jest SK i to jest wręcz nie do wiary, ale to chyba o to chodzi, żeby trochę jak Manuel Arboleda zakładasz opięta, takie, żeby były, żeby była opięta. To wyglądało. Wagner Love, jak widać, ma troszkę takie słusznicze. To ma na dole, jak przy brzuchu. Też ma to, to też jest SK. Specjalnie poszerzana. Ale wiesz co, na brzuchu on ma, to jest SK? Rozeszła się. Chyba żartujesz, to jest SK. On nie grał, to on ją mocno rozciągnął. To porównaj tę SK z twoją SK. No i jaka, przecież to jest dwa razy mniejsza koszulka. Ty masz chyba... Zwężano, bo on już nie może mieć zwężany. No i teraz powiedz mi, ile...
No gdzie? Przecież to są zupełnie inne koszulki. Od razu. No gdzie tam? No. Szersza no, Wagnera. Tak. Chyba, że Wagner w niej już tak trochę, wiesz, ją porozciągał. Ile ci kilogramów przybyło mięśni? No bo to na to, no bo tak to wygląda. Jesteś suchar. W tamtym roku chyba było 3,5 kilo samych mięśni, a teraz jest więcej na pewno, bo tak się nie ważyłem na tym, na urządzeniu. No a na pewno też sobie, chciałem z tym zrobić sobie, tak jakby, no powiększyć moją masę mięśniową, no bo zawsze byłem tym chudym, gdzie mnie przepychali. Teraz trenowałem z super specjalistą od przygotowania motorycznego, którego mamy. Papa go nazywamy, Papa? Zabija nas na siłowni, jak tylko chcemy, po treningach cały czas, czy to jest piątek przed meczem, czy poniedziałek po meczu idziesz do niego, on i tak cię zabije, nie ma świeżości, więc cieszę się z tego, że, fajny papa, że mogę z nim współpracować. Jaki masz procent tkanki tłuszczowej? Oj, mały. Już no mało patrzę. Nie sprawdzam. Ale tego. Poniżej 5? Nie. Czy tak coś może być? Może być. Może być koło 5. Nie przeszkadza, poczekaj, jeszcze tylko dopytam, nie przeszkadza ci, no właśnie, czy ma to, czy to wpływa na twoją dynamikę, no bo złapałeś nie, parę no. kilogramów, jest okej? Okay? Wszystko? Jest okej. Okay. No jak się z głową robi, on jest specjalistą, on też pracował tak nasz trener, on właśnie więcej pracował, bo on pracował ileś tam lat w Bundeslidze i w Stuttgarcie i tam tak jakby był ojcem tych wszystkich urządzeń, które oni tam wprowadzają, zna to wszystko od podszewki. To jest już wiekowy specjalista, ale jest fantastyczny. Ktoś ci badał tam w Kazachstanie, ile biegłeś najszybciej w meczu? Tam nie. Tylko z ekstraklasy mam te co tam. Ile? To było chyba, już nie pamiętam, 34-5. 34, coś takiego. No to taka, powiem ci, zdrowo. To tak na poziomie, no, wiesz. Tak, da się właśnie sprawdzali. Afonso Davis i tak dalej, no to tak zasuwają. Mamy telefon, odbierzmy, ktoś jest z nami. Ale ci dzisiaj dobrą reklamę zrobimy. Słuchaj, ogląda cię pół ekstraklasy i mówi, a kurde, takiego potrzebuję, takiego szybkiego. Halo, jesteś, słuchamy cię. Halo, dobry wieczór panowie, nazywam się Anton Piotrowski. Ja jestem z Kazachstanu. Naprawdę? Witamy. Super. Z Kazachstanu. Od 3 lat mieszkam w Opolu. Tu przyjechałem z miasta Szymkent. Super. I mam... Tak, słychać mi? Słychać bardzo dobrze. Bardzo dobrze, no. Pierwszy raz bardzo często oglądam Hyde Park i lubię oglądać. Akurat trafiłem na Konradę i wiem, że oglądam piłkę i dawno o tym w ogóle... I mam dwa pytania. Po pierwsze, czy Konrad tęskni po polskiemu jedzeniu? To na pewno kuchnia kazachstańska jest inna niż polska. I drugie pytanie, jak Konrad może ocenić poziom w ogóle kazachstańskiej piłki, porównując na przykład z polską? Czy na przykład ona jest, kazachstańska liga jest poziom pierwszej ligi polskiej, czy między jakby dwoma ligami? Takie mam pytanie i bardzo gorąco pozdrawiam też moich kolegów z Opola, a nie też codziennie prawie cię oglądają Hyde Park i bardzo lubimy wasz program. Super, a czy ty jesteś, od 3 lat mieszkasz w Polsce? Powiedz jeszcze. Tak, od 3 lat mieszkam w Polsce, bo przyjechałem tu na zaproszenie urzędu gminy miasta Opola jako repatriant, bo mój dziadek był w swoim czasie wysłany do Kazachstanu, a ja urodziłem się w Kazachstanie i po programie rządowym udało się mi tu. Ale rozumiem, że... Bo mówisz bardzo dobrze po polsku i dlatego pytam. Rozumiem, że no jako, że jesteś z polskiej rodziny, repatriantów, to mówiłeś po polsku już będąc w Kazachstanie? No bardziej mało, ale ja tam w swoim czasie jak zdecydowałem, że trzeba wracać do Polski. No to znaczy chciałem wrócić, wiadomo, że mojemu dziadku to się nie udało. Zacząłem uczyć ten polski, ale powiem tak, że jak się uczysz przez książkę, to jest nic nowego na przykład niż porównując jak w życiu, bo przychodzi w życiu i to po prostu Polacy rozmawiają nie jak jest tu przedstawiono w słownikach, to wiadomo, i czy podręcznikach. I musisz to wszystko ograniczyć, ale mam tu dobrych znajomych tu w Opolu, Karolka, Wiktorka, bardzo gorąco pozdrawiam, na pewno oni będą to oglądać. Ja nie wiem, czyli temu polskiemu. Dobra ekipa. I tak to wygląda. I chodzę na mecze Oderki naszej i tak to A masz klub ulubiony w Kazachstanie? Jesteś jakimś kibicem drużyny z Kazachstanu? No wiadomo, kibicuję z Ordobasy Szymkent, Kajrat Almaty nie jest naszym... Nie, niekoniecznie. Ale powiem tak, że na przykład kibice kazachskie bardzo lubią piłkę, bardzo kochają zachodnią tą piłkę europejską, prawdziwie znają każde te najlepsze kluby, Liverpoolie, tam Manchesterze, a jak gra reprezentacja Polski, powiem tak, jak pierwszy raz Kazachstan grał w eliminacjach w 2006 roku, i Polska grała z Kazachstanem w Almaty,
i przegrała 2-0, bo ja jedyny kibicowałem za Polskę, a cała klasa mojej szkoły kibicowała za Kazachstan. Ja im powiedziałem, że jestem zdrajcem, a ja mu powiedziałem, no ja lubię Kazachstan, ale jestem Polakiem, kibicuję za Polaków. Dzięki, bardzo super. Bardzo świetnie mówisz po polsku, dziękujemy. Świetnie, trzymaj się. Dziękuję. I słuchaj, co teraz Kądziu odpowie. Tak, pierwsze pytanie było na temat jedzenia chyba, tak? Tak. Już zapomniałem. To na pewno to jest nie za polską kuchnią. Uwielbiam nadal potrawy polskie, no a w Kazachstanie jest niestety ciężko jest je dostać. Większość jedzenia w Almaty. Tam polskiej knajpy rozumiem nie ma żadnej, nawet repatrianci nie prowadzą. Nie. Jest dużo właśnie włoskich, takich europejskich, tak, tureckich, gruzińskich właśnie jest dużo, ale polskie nie ma. A to czego ci najbardziej z Polski brakuje? Jakiego dania? Mielone od mamy. No tak, normalne polskie jedzenie. Zawsze jak przyjeżdżam, to mówię do mamy, ugotuj mi to i to. Okej, okay, no i drugie pytanie było o ligę. No to tak, już o tym sobie rozmawialiśmy, poziom ekstraklasy. Także odwiń sobie, na pewno cały program jeszcze sobie zobaczysz, bo już o tym, o poziomie Ligi Kazachskiej względem Ligi Polskiej już sobie mówiliśmy. Ja mam tutaj pytania z czata od razu. Ktoś mnie poprawia. Davis dobiega do 36 km na godzinę. Gdzieś mu tam zmierzono. To już prawie to już prawie mandaty mu mogliby wręczać w terenie zabudowanym. Dwa, mówią, że nie możesz mieć 5% tkanki tłuszczowej, tylko w okolicach 10, ale to nie, to wydaje mi się, 5 że... to mają kulturyści na scenie, nawet niekoniecznie. No. Nie, bo to jest... Za co ty myślisz, że to nie jest 5? Nie, 5 to już tak jest skrajne. Ja pamiętam, a propos pogoń się, Krzyśka Przytułek, Krzysiek to taki był w ogóle suchar, to chudy. A to się takie. Zależy od mierzenia, nie? No bo tam różnie mierzą. No tak, nie, ale to on miał około 4%, a Cristiano Ronaldo ile ma? On też ma jakoś bardzo, ale Cristiano, tak, to już jest inny ewenement. No słuchaj, ale czekaj, jeszcze trzecie pytanie, znaczy to w zasadzie będzie pytanie i pyta o to Łukasz Leski, jak bardzo i czy popularny w Kazachstanie jest futsal tak. Bo ich reprezentacja jest na 7 miejscu w rankingu światowym. To tutaj ja nie wiem, tak. Czy jest, ale to popieram się, co mówi. W Almatach jest mistrzem świata Ligi Mistrzów. Sporting przyjeżdżał w Almatach, bo właśnie w tym roku chyba nie był mistrzem, ale jakieś 2 czy 3 lata nazad właśnie był. Nazad, ty, no. Już po rosyjsku. No. Nazad. 2 czy 4 tak. Kłoda na ty. No właśnie, 3 lata wstecz, nazad, no to właśnie no. Był Karat mistrzem, czy nawet 2 czy 3. No teraz byli w tej czwórce finałowej, co właśnie była Barcelona, Sporting. Oni mają bardzo dobry zespół, no ale też Brazylijczycy są tam. Tak, naturalizowanych zawodników. I właśnie w każdym komentowałem w Eurosporcie jakieś mecze w futsalu i pamiętam właśnie te drużyny z Kazachstanu, tylko nie pamiętam, jak oni się wtedy nazywali. Czy ludzie chodzą na to? Nie mieli nazwy. Są. Tak? Jak jest taki właśnie mecz w tej lidze mistrzów, no to hala jest zapełniona i hala jest bardzo piękna tam na kilka. Słuchaj, a teraz, bo pomówił o tym nasz ostatni gość z Kazachstanu. Kibice, czy w ogóle jest jakby kultura kibicowska, no myślę, że jak na całym świecie, ale jestem tego ciekawy, czy są ultrasi, są, czy są hulsi, czy mieliście na przykład wizyty, czy są zadymy, czy mieliście wizyty, jak to się mówi? Motywujące. No wygrywacie mecze, więc może... Nie, bo no są ultrasi, na pewno są dużo inni niż w Polsce, tak? Nawet jak to są ultrasi, no to nie są jak w Polsce 2 metry. Jak on ci przyjdzie porozmawiać, no to raczej... Tak, dziękuję. To przyniosę. Ale są, tak? Ale zadymy się zdarzają na stadionach, no teraz mamy inne czasy. Na stadionach nie, ale gdzieś tam poza jakieś widziałem filmiki, że tam 5 na 5, jakieś tam Astana. 5 na 5? No w końcu lubią sporty walki, to już wiemy. Słuchaj, a czy jest sklepik klubowy? Jest. Czyje koszulki się sprzedają najlepiej? Wagnera Love czy Góralskiego? Czy jeszcze nie pytałem, nie wiem. No wydaje mi się, że Wagnera na pewno się sprzedają. Tak, jeszcze 9, napastnik, strzela bramki, asysty. Ile koszulek się Wrzesińskiego sprzedało? Na pewno wiesz. Dużo, ale... Ale widziałeś kogoś na mieście ze swoim nazwiskiem? Tak, jak oddałem koszulkę. A koszulek Lewandowskiego widziałeś w Kazachstanie? Widziałem. Serio? Chodzili ludzie, no Lewandowskiego to wszędzie. Tak? Tak? Ale koszulki Bayernu czy Polski? Reprezentacji. Naprawdę? Widziałem. Ciekawa sprawa. Nie, no, Lewandowskiego wszędzie znają, wszędzie szanują. Czyli gdyby, ty rozumiem, jedziesz na pizzu na Lewandowskiego, jakby co to tak, znam. Tak, się pytają, skąd jest. Grałeś przecież przeciwko. Nie, może nie, grałeś nie, czy nie? Nie zdarzyło nie, ci się, nie? Minęliście się akurat grać. Ale jak pytają się o Polskę, no to ja mówię, jak pytają o kraj, skąd jestem, to mówię Polską. Lewandowski. Proszę. Słuchajcie, jest 21:47, czyli mamy ostatnie 12 minut. Pewnie jeszcze sobie odbierzemy 2 ostatnie pytania. No bo pamiętajcie, dla Kądzia, który przyleciał dopiero wczoraj, to jest 3 nad ranem w tym momencie. To chodzi 3. Nie chcecie się spać?
Ekspresu wypiłem przed chwilą, więc jakoś na kawie zawsze. A to ja cię dopytam o to Footbonaut. Często z tego korzystacie, czy to jest taka raczej taki gadżet, żeby się pochwalić na świecie, nie, czy faktycznie często w treningu on jest bardzo używany? Często, zresztą zawsze po treningu, no nie zawsze, ale tak 3/4 tygodnia ten daje listę po treningu, kto idzie na Footbonaut, kto na siłownię i tam robi ćwiczenia. Jak się z tego korzysta? Jak to w ogóle oceniasz to urządzonko? Super, daje świetnie, dużo? Świetnie, jeżeli na ocenienie sytuacji, na przegląd pola, na decyzję, no bo to zawsze jesteś plecami albo, bo to wypływa piłkę stąd, a musi się obrócić. Możemy to pokazać, bo jeszcze może dla tych, którzy nie oglądają, to jest ten moment, kiedy ta piłka ci po prostu... Tak, można w palach, można w samemu na dwa kontakty, na jeden z góry, z powietrza. I też jest właśnie siła piłki, szybkość, wszystko jest pokazane. To nie jest tak łatwo, że ona tak leci, się ją przyjmą, ona jest z bardzo dużą siłą. Ty to jesteś ty jej góral, dobrze widzę? Nie, to jest Marathon Apple z tamtego roku już. Okej, czyli to jest jeszcze, z ubiegłego sezonu. Chcielibyśmy jeszcze pokazać jeden, czy jeszcze mamy jeden film tego. A, tajemnicza komnata. Słuchaj, mamy coś takiego, co się nazywa tajemnicza komnata, co dostaliśmy od ciebie. Chcielibyśmy to pokazać. I to jest Footbonaut. To jest właśnie Footbonaut. To tak to opisałeś, tak? Tak. To tak. Jest właśnie to. 72 otwory, z której może piłka wylatywać. 360 stopni musi być cały czas aktywny. Tak. No jest z każdej strony jest na sygnał, tylko trzeba się obrócić, szybko podjąć decyzję, bo zaraz następna piłka. I tam się świeci chyba 3 sekundy, czy dwie zielona, później czerwona. Czy wy to robicie tak na czas, czy to jest jakaś rywalizacja wewnątrz klubowa? Tak. Znaczy klubowa nie, no ale ten tam wyznacza 5 zawodników, no i tych 5 wchodzi do klatki, no i każdy jakaś szybkość, tam się liczy szybkość, no i dokładność. Jak w tym wypadasz? Już nie pamiętam, jak to było dokładnie. Czyli słabo. Wszystko wiemy. Tak byś pamiętał. Co mam powiedzieć? Poza tym, my tutaj dobrą reklamę robimy. Nie, no śmieję się, ale ciężko tak ocenić, bo nigdy nie czytają wyników, bo to jest zawsze tylko dla względu trenera. Jakbyś to wypadał w tym dobrze, to byś na pewno te wyniki się zainteresował. Nie poznał. Czy wypadły dobrze. Mamy telefon, to już pewnie będzie przedostatni, może przedostatni telefon w naszym dzisiejszym spotkaniu. Halo, kto jest z nami? Halo? Nie spać, zwiedzać. Jest ktoś? Halo? Teraz? O, jesteś. Proszę bardzo. Cześć. Witam, Dawid z Trójmiasta i mam dwa pytania. Pierwsze to o dwóch zawodników, o Bajurżana i Somhana. To był kiedyś zawodnik, o którym było głośno jako dużym talencie kazachskiej piłki. I drugi zawodnik to Aliukow, Kirgiz. Chyba największy talent pochodzący z Azji Środkowej i jakie wrażenie zrobili na Konradzie. To zacznę od Islamhana. No to tak jak mówiłem, on technicznie super zawodnik, gwiazda kazachskiego futbolu, kapitan reprezentacji. Zawsze liczby, statystyki, gra festiwalowo, dribbling, strzały, no super. Mi się wydaje, że w Ekstraklasie, tak jak mówiłem, by sobie poradził. Gra festiwalowo? Jakie ładne określenie. Nie znałem tego. Komentatora, dobre, nie? No, dobra, gra festiwalowo. No, dobra. A drugi Alukow, no to w tym sezonie do nas przyszedł mały... Kirgiz, świetny zawodnik, dribbling. Nazywają go kirgiskim Messim, no ale naprawdę pokazuje to, nie wiem, jakbyście sobie prześledzili, może są jakieś jego skillsy czy coś. W internecie, no to z zawodnikami, szczególnie w meczu za Staną, no to robił wywiad z 3-4 zawodników, strzelał bramki, mały, niski, niskopodwoziowy, świetny zawodnik, może być z niego. Nawet pytał się kluby o niego z Polski, tylko nie pamiętam już, który, bo już mi mówił, że miał ofertę, no ale wybrał Kajrat, no bo bliżej, no łatwiej właśnie, mu się odnaleźć język. To jest ten problem tych piłkarzy z tamtych rejonów, że oni niechętnie do Europy jednak będą może się wybierać. Ze względu na język, no bo w Kajracie... Język, ale też w ogóle chyba jednak chodzi o te kulturowe sprawy. No, gdybyśmy rozumiem, że wyciągać każdego dobrego piłkarza z tamtego regionu świata, to zdecydowanie więcej by ich tutaj grało, a to nie jest takie proste. Tak, nie chodzi tylko o pieniądze zawsze. Nie jest i też Kajrat jest uważany tam w tym bloku wschodnim. Każdy wie, że Kajrat, no, to jest matka, tak? W Polsce nie wiedzieli o tym, dopóki ja tam nie poszedłem i Jacek, a te właśnie Białoruś, Kirgistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbejdżan, to uważają, że to jest klub naprawdę wielki i mi się wydaje, że 3/4 zawodników stamtąd by chciało w tym klubie grać. Bardzo pięknie. Słuchaj, jesteś jeszcze z nami, czy nie? Tak, i mam drugie pytanko. Proszę. Z racji, że interesuje się piłką hiszpańską, to chciałem się spytać, czy pamiętasz w ogóle takich zawodników, którzy grają w lidze kazachskiej? Dmitrijew z Ogrze Tepesu i Zenio, on grał w Krakowie, teraz gra w Szachtiorze. I czy w ogóle zrobi na pewno jakieś wrażenie? Czy w jakiś sposób ich chociaż zapamiętałeś? Z boiska? No tak nie bardzo, nie pamiętałem ich zbytnio. Tylko kojarzę właśnie, że w Krakowie grał Zenio, a tak to
nie wiem, czy on nawet grał w meczu z nami, nie pamiętam. No nie zrobił jakiegoś wrażenia wybitnego, żebym powiedział, że to jest. Chcę ci powiedzieć, że tutaj też nie zrobił wielkiego wrażenia grając w Krakowie. Tak mi się wydaje. Ale miałeś pytania, słuchaj, no, o takich zawodników, że ktoś jeszcze pyta, to szok. Podobają mi się. Bardzo ci dziękujemy. A natomiast ja mam do ciebie pytanie jeszcze z czata i tutaj kilka osób o to pyta. I Skerry, i ktoś, kto się tutaj podpisał, kanał Piłkarski 2. Co sądzisz o Tymku Puchaczu, z którym występowałeś w Zagłębiu Sosnowiec, bo to był ten tak, moment, kiedy Tymek te był czasy właśnie, kiedy Tymek był wypożyczony. Przychodził taki aż wyjęty z życia, było tak ostro trenował. Tak, bo to był ten moment, kiedy on bardzo tak. dużo czasu poświęcał, może nawet tak, nadmiernie. Tak. I poświęcał właśnie, bo było tak czasem, że przed treningiem właśnie spał na salce, no bo rano zrobił trening, później jeszcze na siłce i tak dalej, więc musiał tam 15 minut drzemki złapać. No. To profesjonalne jest, bo drzemka zawsze pomaga w takiej relacji. Tak, każdy ale, to mówi. Ale chyba było śrubę przekręcił w drugą tak, stronę. No ale może mu to pomogło, bo jest w dobrym miejscu, jest bardzo dobrym zawodnikiem. Czy masz okazję oglądać w ogóle, miałeś okazję oglądać te spotkania Lecha? W Lidze Europy oglądałem. Okej, okay, no i jestem bardzo ciekawy twojego zdania, jak i czy zmienił się Tymoteusz Puchacz w stosunku do tego Puchacza, którego miałeś okazję oglądać w Zagłębiu Sosnowiec. No to, że się zmienił, na pewno. Na pewno wydoroślał, tak. Mm-hmm. No, podejmuje dobre decyzje, robi swoją grę, zalicza asysty, dobre spotkania rozgrywa. Też widać, że jest silny fizycznie, no bo to już był wtedy, on był młodym zawodnikiem wtedy. No, koń do biegania. Tak, koń do biegania, silny, przepychał już wtedy nas, no a teraz jeszcze popracował mocniej i naprawdę dobrze to wygląda. To byłby gwiazdą ligi kazachskiej? Myślę, że tak. Myślę, że nie stać byłoby w tej chwili już nawet no, nie. klubu no, ligi kazachskiej było, tak, na to, żeby go za moment kupować. Mamy ostatni telefon i to będzie ten właśnie w tym momencie telefon. Ktoś się do nas dodzwonił. Halo, kto jest witam, z nami? Witam serdecznie. Halo, halo, kogo słyszę, kogo goszczę? Chciałem powiedzieć, że jestem po Barszczyku, aczkolwiek chciałem panie Stokowski, panu serdecznie podziękować za pewne lata życia, bo mój tata założył w latach 90. Kanal Plus i ja się wychowałem na panu. Co do pana Kotleczki chciałem powiedzieć, że to jest taki człowiek spokojny, taki ma spokój w sobie, że ja swojego brata i swoich przyjaciół mówię, weźcie, posłuchajcie tego człowieka, bo to jest taki człowiek, że aż tego się miło, milutko słucha. Natomiast jeżeli chodzi o pana piłkarza, chciałem zapytać się pana piłkarza, czy gdyby była szansa, duże słowa, okazja, gdyby pan dostał jakąś propozycję z Ekstraklasy, a chociażby z Wisły, bo jestem fanem nafciarzy, przyjąłby pan ją? No, miałbyś Marka Józiaka do dyrektora sportowego. No by stadion przebuduje. Tak jak mówiłem, wszystko jest do rozważenia. Myślę, że tak. Mm-hmm. Naprawdę? Ale nie przywiązuj się do tego za bardzo. Nie wiązałbym tego. Dlatego też mi się za bardzo do tego... Spokojnie. Słuchajcie, chciałem wam panu powiedzieć, że w tej pandemii, w tych czasach trudnych robicie taką fajną robotę, że jest taka fajna mała rozryweczka, że człowiek może sobie usiąść z Barszczykiem, posiedzieć i tak się wyluzować. Robicie świetną robotę. Wszystkiego dobrego wam życzę i... Zdróweczka na cały trzymaj się, dzień. Bardzo, dzień. Bardzo ci dziękujemy, nie przesadzaj z tym Barszczykiem, bo dzisiaj jest, jutro jest święto, jutro sobie nigdzie nie da. Myślałem, że właśnie ktoś tak wypuszcza, że taki... Nie, to taka, wiesz, to słuchaj, jakbyś oglądał więcej kanału sportowego, to wiedziałbyś, co się kryje pod tym Barszczykiem, także... Znaczy pod Barszczykiem słyszałem. Już doszedł do Kazachstanu. Doszedł wszędzie już. Ale tak dobrze zaczął, tak kogo witam, kogo goszczę, na moim statku zbyt goszczy, to jest będą zastrzeżone, ale ja tak czasami tutaj się lubię w ten sposób przedstawić. Ostatnie pytania mamy do czy ty już sobie to zostawisz go na magazynik egzotycznych? Ja zostawił coś, bo tutaj jest jeszcze dużo tematów fajnych o tej kazachską piłkę, ale nie chcemy się wystrzelać ze wszystkiego, tylko chciałem na koniec powiedzieć, to dzisiaj był taki magazyn egzotycznych, ekstra trochę zrobiliśmy. Trochę tak. I naprawdę zachęcam was do sprawdzenia programu. Jak go sprawdzicie, to zostaniecie z nim na dłużej. Zdecydowanie Konrada pewnie też tam będzie można jeszcze zobaczyć. Będziecie mogli do niego zadzwonić ewentualnie, jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania. Kondziu, ja cię jeszcze chcę na koniec zapytać, bo zacząłem od tego, tak trochę pokazałem twoje CV, ile masz lat, kiedy się urodziłeś, w jakich klubach występowałeś. Czy ty uważasz, ale tak zupełnie serio, że ta twoja kariera rozwija się harmonijnie, tak jak powinna, czy to powinno pójść szybciej, lepiej, wyżej? Powiem tak, względem tego, jak zaczynałem i w jakich klubach grałem na początku, bez tej wpadki, że w Polonii Warszawa zrobiłem ten błąd, to myślę, wydaje, że ona się rozwija, no nie tak, jak bym chciał, ale w dobrym kierunku idzie, bo od kilku lat, no to właśnie, czy z Pogoni, to od Pogoni Siedlce zaczęło tak, że z roku na rok, czy po dwa lata idę w górę cały czas, no bo to później było Zagłębie Sosnowiec, Sosnowiec Ekstraklasy, później Karat, wicemistrzostwo, mistrzostwo, no i tak jakoś to się rozwija tak
tak systematycznie dobrze i też cofnąć się 4 lata temu, jakbym w Pogoni Siedlce w pierwszej lidze walczyliśmy o utrzymanie się, żeby nie spaść do drugiej ligi, no to gdzie bym pomyślał, że za chwilkę, za tam 4-5 lat będę grał o mistrza, będę mistrzem Kazachstanu i miał takie jakby to powiedzieć... Po rosyjsku możesz. Nie. Czy będę mógł myśleć o innych klubach, o lepszych jeszcze? Damian Kądzior, który jest w podobnym wieku, nawet nie wiem, czy to nie jest twój rocznik. Nie, o rok starszy jest. O rok starszy. Ja grałem z nim w Motorze. A no widzisz. W Motorze Lublin, jeszcze byliśmy. Popatrz. Tak. Wiesz, gdzie dzisiaj jest, w jakiej lidze jest i wiesz, że to było dla niego spełnienie jego marzeń, żeby kiedykolwiek zagrać w jednej z 5 topowych lig świata i udało mu się. Czy twoje marzenia są podobne? Ja wiem, że nie powinno się dzielić marzeniami, bo powiedz panu Bogu o swoich marzeniach, to ci się zaśmieje w nos, ale pewnie masz jeszcze taką. Duże marzenia. Mi się wydaje, że każdy człowiek powinien mieć duże marzenia. Bo w końcu jesteś najlepszy. W końcu jestem najlepszy, tak? No. To sobie mówić codziennie. Duże marzenia, a później może te mniejsze trochę spełnią. A to jaka liga dla ciebie to będzie tym dużym marzeniem? Gdzie chciałbyś najbardziej zagrać? To też na pewno w lidze jednej z 5 najlepszych. No ale której z tych 5 najlepszych? Jest taka wymarzona dla ciebie? Bundesliga. Bundesliga. To by była liga dla ciebie? Bundesliga. No nie wiem, czy była dla mnie, ale na pewno chciałbym dla niej zagrać. Słuchajcie, piękna puenta w naszym, bardzo ładna puenta i tutaj postawimy kropkę i zaprosimy na magazynik egzotycznych Adama, gdzie pewnie też jeszcze Konrad zagości. Dzisiaj waszym gościem w Hate Parku w bardzo dobrym składzie był mistrz Kazachstanu z Kairatem Almaty, Konrad Wrzesiński. Mogę ci powiedzieć, jak na koniec Borat. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Dobrej nocy. Do zobaczenia. Dobranocka. Hej.